Panie, dzień dobry, Nexus Live. Jesteśmy właśnie na streamie. To teraz powinienem się przywitać chyba, tak? Tak. I to, moi drodzy, siedzimy, moi drodzy, z naszą chlubą narodową. Z naszym klejnotem w koronie polskiego World of Warcraft. Absolutna legenda. Osoba, o której nie wiecie, że potrzebujecie, żeby istniała, ale istnieje. To się jeszcze okaże. Nikt inny jak bombowy kurczak. Kto wie, ten wie. To jest taki moment. Dzień dobry, panie bombowy. Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło w ogóle. Dziękuję za zaproszenie. To powiem wam tak. Jakby ktoś nie wiedział, ktoś może być, co to kurwy to jest, nie? No moi drodzy. No to większość raczej sobie zada to pytanie. Możliwe. Ale powiem ci tak. Spróbujmy to zrobić jakoś tak, żeby może trochę poznali. Moi drodzy, bombowy kurczak jest animatorem, który tworzy wysokiej jakości animacje, które są na poziomie światowym. Jakby to można powiedzieć, jak wodociągi, kurde, kieleckie, które jakby robią, są w czołówce krajowej, a nawet światowej. No to bombowy kurczak jest właśnie taki ten. Z tego co wiem, to ty w ogóle robisz jakieś takie animacje, takie, nazwijmy to, lekkie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że troszeczkę przesadzasz z tym opisem, to wcale aż taki wielki to ja nie jestem. No jak to, no tutaj... To też zależy, co masz na myśli, mówiąc lekkie, bo to jest... Stary, no jakby twój poziom animacji jest, kurde, najlepszym poziomem animacji, jaki do tej pory doświadczyłem, a doświadczyłem wielu, uwierz mi, jestem, powiem ci, weteranem w tym temacie. To zależy, ja bym powiedział, że to zależy, no bo jeżeli oczywiście weźmiemy pod uwagę jakieś studia, no to tam raczej nie mam podjazdu żadnego, no ale jeżeli mówimy o jakichś takich pojedynczych artystach, czy tam animatorach, amatorach, że tak powiem, no to... Tak. Może nie powiedziałbym, że jestem jakiś wybitnie dobry, ale przeciętny troszeczkę. No co ty pierdzielisz, stary, w chuj głupoty gadasz. Zacznijmy w ogóle od tego, że bombowy kurczak ma kanał. Jakbyś mógł na przykład walnąć linka na czat, żeby, bo ja teraz, kurde, będę musiał tutaj połowę okienek pozajmować. Jakbyś mógł na przykład wrzucić taki linczek. Ja wrzucę na pewno do tego materiału i tam generalnie publikujesz takie rzeczy, no bym powiedział, lekkie. I chciałem się zapytać, po pierwsze, rozumiem, że te części animacji to są takie totalnie randomowe, coś czuję, że to jest jakby taki test twoich, nie wiem, animacji, tak? Na takiej zasadzie, że ty wrzucasz takie short storiesy. Wiesz co, to są takie... Ja ten kanał w ogóle zrobiłem nie dlatego, żeby tam jakiś, nie wiem, zostać nagle youtuberem, albo żeby na nim jakoś wybitnie zarabiać, tylko po prostu rzuciłem, że... W pewnym momencie pamiętam, jak sobie właśnie chciałem spróbować zrobić taki a la cinematic. Chciałem sprawdzić, czy tak w ogóle jestem zdolny do zrobienia takich rzeczy. No i sobie zacząłem takie pomniejsze jakieś scenki w ogóle bez kontekstu, bez żadnego sensu w większej części robić. No tam są dostępne, nie? Tak, one są dostępne, nie wszystkie są wrzucone co prawda na kanał, no bo nie każdy z nich ma dźwięk jeszcze, natomiast stwierdziłem, że no fajnie by było jednak to gdzieś skupić w jakimś takim jednym miejscu, no i tak pomyślałem, że YouTube to będzie akurat takie idealne właśnie miejsce do tego, no i... Tak się przyjęło niektóre rzeczy, nie? Tam niektóre rzeczy gdzieś tam fajnie siadły, moim zdaniem. Niektóre rzeczy się przyjęły, aczkolwiek tak bardziej bym powiedział... To nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego te rzeczy się przyjęły. Niektóre lepiej, niektóre gorzej. Ostatnimi czasami bardziej gorzej. No tak, ale to wiesz, sama dobra animacja nie zawsze się broni. Tam też jeszcze musi być parę innych elementów zawartych, żeby to faktycznie jakoś współgrało, żeby ludzie to chcieli w ogóle oglądać, tak? No tak. Rozumiem. Sam na przykład wiesz, jaki thumbnail ma na przykład wpływ na film, stary, żeby się totalnie oglądał, nie? Więc... Powiem ci, że miniaturka tak naprawdę to jest 80% sukcesu twojego filmu, bo jakby pierwszą w ogóle rzeczą, żeby ten film w ogóle kliknął, to jest to, żeby ktoś kliknął, nie, ten film. A później musi właśnie przykuć uwagę. Tak, po pierwsze to jest w ogóle pierwszy krok, żeby przykuć uwagę, a później dopiero musisz tak powiem, samą treścią utrzymać gdzieś tam użytkownika. Ja na przykład nie potrafię robić takich thumbnaili, żeby to tak przykuwało uwagę strasznie, bo to jest jedna kwestia. To jakby... Myślę, że to, co tam masz, to są takie stokowe, raczej takie proste rzeczy, nie? Ale to też się bardzo dobrze sprawdza, no moim zdaniem, nie? No to teraz generalnie to jakby tutaj zaczęliśmy tak lightowo, ale jakby wiadomo, że przyszliśmy tutaj po mięsko. Po mięsko. No to słucham. Powiedz mi, jak to się stało, że ty wylądowałeś, że tak to powiem, w takim, kurde, temacie? Bo jakbyście nie wiedzieli, to ja tego tak leciutko napomknę tylko, że bombowy kurczak również tworzy pewne animacje bardziej zaawansowane.
bardziej zaawansowane i one dla są... Dla bardziej wymagającej klientely, można tak, dla bardzo wymagającej klienteli. Mówiąc totalnie wprost, po prostu, to są animacje not safe for work, czyli po prostu dla dorosłych. Ja je określam dla dorosłych zazwyczaj właśnie, jak może mówimy tak w tłumaczeniu na polski. Jak to się w ogóle stało? Jak to się stało w ogóle? To... Musiałbym bardzo daleko wstecz sięgnąć pamięcią, bo to już trwa trochę. Okej. Ale z tego, co pamiętam, to ja po prostu zawsze chciałem... W ogóle wszystko się zaczęło, to tak w ogóle trochę z dupy, szczerze mówiąc, ale wszystko się zaczęło od Team Fortressa. Okej. Okay. To jest taka ciekawostka, więc... Wszystko się zaczęło od Team Fortressa, bo kiedyś wypuszczali do Team Fortressa takie krótkie animacje. Tak. Mid the Team to się chyba nazywało. No i tak, 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 Mid the Team. Ja miałem kiedyś tak, takie intro z Flame'em zrobione, takie właśnie do jednego z moich show, tak? Pamiętam, że tam było Meet the Hunter, znaczy były Meet the Scout ten, i tak dalej. Scout, nie? Heavy, no i tak dalej, i tak dalej. I mnie tak te filmy, pamiętam, zafascynowały, że się chciałem tego nauczyć. Ja sobie obiecałem, że ja będę takie rzeczy robił. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to nie będą do końca takie rzeczy. No. Aczkolwiek tak, jest to wtedy. Ale była taka w ogóle maszynima była taka, Meet the Hunter, ktoś kiedyś zrobił taką parodię, nie Oblivious Films, ale jakiś tam, nie wiem czy oglądałeś kiedyś, Meet the... Wiesz co, nie wiem, możliwe. To taki Hunterze, który tam, to jest świetna animacja była swojego czasu, kurde. Raczej, ale to z Team Fortressa dalej, czy nie, to już nie, to była parodia właśnie Meet the Scout, tylko ktoś zrobił Meet the Hunter. Taką animację. Hunter. Tak, Hunter z WoWa i to był taki Night Elf. No to na pewno nie widziałem. Kurde, to masz kawał do nadrobienia w każdym razie, tak tylko mi ten dobrze. No, jeżeli chodzi w ogóle o maszynimy wszelkiego rodzaju, to ja mam naprawdę mnóstwo rzeczy do nadrobienia, co może być się wydawać trochę dziwne, ale no tak no, jest. No dosłownie, to jest trochę dziwne, tak przyznam szczerze. No ale no, dobra. Właśnie zacząłem się uczyć od tamtego momentu, bo to był jeszcze ten taki moment, gdzie Source Filmmaker wypuściło Valve do... bety, tak? Oni wypuścili to swoje narzędzie do tworzenia tych animacji. No i to ja uznałem, że to jest taki świetny moment, żeby się za to zabrać. No i zacząłem się tam uczyć po kolei. I jakoś traf chciał, ja nie wiem, ja nie pamiętam do końca, jak to się stało, ale jakoś tak traf chciał, że trafiłem na paczkę modeli. Okay. Konkretnych modeli. Czyli tak? Nagich modeli jakichś, tak? O konkretnej tematyce. I jakoś tak się stało, że pobrałem tą paczkę i zacząłem się tą paczką, powiem tak, bawić. Czyli tak jak na przykład mi się zdarzyło kiedyś na przykład wziąć jakąś lalkę, ją rozebrać i ustawiać ją w sugestywne pozy jako mały chłopiec, to ty tak zrobiłeś tylko w programie 3D. Myślę, że można to tak porównać do tego. I tyle. I potem zaczęło mi to nie wystarczać, bo ja konkretnie chciałem z WoWa robić rzeczy. To ja już wiedziałem to wtedy, że to ja chcę robić z WoWa. No i tam zacząłem się w to zagłębiać, zacząłem tam poznawać trochę bardziej ten silnik Source. Bo to wszystko na tym silniku się... No to na Source się dzieje, nawet te modele i tak dalej. Tak. No Source Filmmaker się od czegoś wzięła ta nazwa jednak. No tak. Czyli no to ja wszystko tam na Source się... Tak, do tego momentu, za co sobie bardzo pluję w brodę, bo to jest tak archaiczny silnik i tak beznadziejny, że po prostu... Można byłoby robić tym, lepiej, tak? O, oczywiście, że tak. Tylko, że ja jestem trochę za głupi na to, szczerze mówiąc. Aha, sobie bym się... Znaczy, jedziesz za bardzo po sobie, powiem ci. Nie, ja się znam po prostu, ja znam swoje wady i to jest lenistwo należy niestety do dużej, dużej wady właśnie. Ale słuchaj, ja bym powiedział, że lenistwo jest bardzo dobre. Wiesz dlaczego? Dlatego, że z lenistwa tak naprawdę wyłaniają się pewne skróty, drogę na skróty, pewne bardzo dobre rozwiązania bardzo często. To też prawda, to jest tak. To są pewnego rodzaju udogodnienia, które można w bardzo fajny sposób zagospodarować. Ja tutaj się z tym zgadzam. Natomiast to jest tylko taki mały procent tego, co tak naprawdę to kosztuje tak na całej okazałości. Okej. Okay. No i właśnie zacząłem robić te animacje. No i to później na WoWa przyznać konkretnie. Czy na przykład... Tak, bo to pierwszy model tutaj pewnie nikogo nie zdziwię, to był Sylvanas, który tam próbowałem zrobić. Czyli tam Sylvanas była... Okay. Tak, bo to był taki pierwszy model, który chciałem sobie jakby wykonać, nie? Chciałem zrobić taki swój pierwszy własny port. Ale jak to wyglądało? No. To brałeś ciało, na przykład jakieś nagie ciało, powiedzmy, z jakiegoś innego modelu i nakładałeś na to głowę, czy coś wycinałeś? Czekaj, bo to już są odległe czasy, to naprawdę lata temu, ale wydaje mi się, że to było tak, że ja się nauczyłem jakby eksportować z gry, bo pamiętam, że kiedyś była taka gra właśnie Not Safe for Work Warcraft, ja się nauczyłem eksportować te modele z gier i z tamtej gry wyciągnąłem ten model i próbowałem, pierwsze takie założenie to było właśnie przerzucenie to na tego z Source Filmmakera. Aha.
No i to już jest masa takich technicznych rzeczy, których tutaj nie będę mówił, bo nie, mało kto to zrozumie w ogóle. No, w każdym razie udało się to po jakimś czasie, nie? No ale mi to nie wystarczało. No i szedłem dalej. No i tak pracowałem, aż w końcu zacząłem robić te animacje i się okazało, że z tego też można zarobić, więc no to jednak... No właśnie, to teraz przechodzimy do tej takiej, kurde, elementu... jakby robisz animacje dla dorosłych z World of Warcraft i może nie tylko, nie wiem, tam pewnie jakieś tam side projecty właśnie. Ja mam pełno takich jakby pytań odnośnie, wiesz, szczegółów różnych, ale na razie chciałbym powiedzieć, no bo ty na tym sobie, znaczy, gdzieś tam jedna, zarabiasz, jedna tak? Sprawa. Jeżeli chodzi o finanse, to o tym akurat wolałbym nie rozmawiać. A dobrze, dobrze. Przynajmniej publicznie, tak? Bo nie, to jest jednak taka sobie... sfera, którą ja traktuję bardzo tak. Prywatnie. Jasne, nie ma problemu. Natomiast jakby tak ogólnie o branży powiedzieć, na zasadzie, że z tego, bo nie tylko ty jesteś jedyny, ale inni też robią i też zarabiają na tym, nie? Jedno, co ci mogę powiedzieć, ja to zawsze daję sobie taką, mam taką własną skalę i skala polega na tym, jeżeli chodzi o zarobki, tak? Mhm. Skala polega na tym, że po jednej stronie, jakbyśmy mieli taki graf, po jednej stronie jest artysta, po drugiej stronie jest biznesmen. Okej. Okay. I w zależności od tego, w którą stronę chcesz pójść, tak będziesz zarabiać. No dobra. I to, czy ci to przynosi już później szczęście, to jest inna kwestia. Natomiast jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na zarobkach, to mniej więcej do takiej skali można by się zastosować. I teraz są artyści, którzy idą w stronę na przykład biznesmena, tak? To jest to sprzeciwność. Na czym to by polegało? Na robieniu jakichś zleceń dla ludzi? Czy to jakby... To jest bardzo prosty model. Robisz wszystko to, co ci ludzie każą. I wyznaczasz za to dużą kwotę. I robisz tego dużo po prostu. Zamieniasz się w takiego trochę robota, na taką masową produkcję. Przychodzą do ciebie klienci, zamawiają sobie taki jakiś tam swój scenariusz i ty to wykonujesz. I to jest taki najczystszy, okay, najprostszy mechanizm właśnie tego modelu biznesowego. Jeżeli idziemy w drugą stronę z kolei, no to tutaj już sobie stawiasz sam wymagania. Tego nie zrobię, to mi się nie podoba, tego nie chcę, to tego nie dotykam i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej ten model, który ja jakby reprezentuję sobą. Czy to pomaga jakoś moralnie, że tak powiem, powiedz mi? Tak jakoś, wiesz, pewne, to... otrzymać jakieś pewne zasady, wiesz, o co chodzi? Bo jakby domyślamy się, że jakby... To zależy od osoby. Niektórzy na przykład mają co do jakiegoś swojego samopoczucia pewne wymagania, mają standardy, że tak powiem, a niektórym to zwisa kompletnie, ważne, że się kasa zgadza, nie? No tak, no wiadomo, no. Natomiast są pewne tematy, które rozumiem, ty nie ruszasz pod względem, jakby ktoś przyszedł i powiedział, stary, no są tematy drażliwe, ale kogoś to jara, nie? Rozumiem, że jakby nie podejmie się czegoś. Tak, ja mam pewne takie właśnie swoje wymagania i są rzeczy, których nie zrobię na pewno. Ale są rzeczy, które na przykład ludzie robią, tak? To już się nawet nie tyczy tej takiej sfery, tej not safe for work, nie? To nawet się tyczy tych innych rzeczy. Aha. Natomiast to jest na temat na inną rozmowę. Jasne. Natomiast tak, są oczywiście ludzie, którzy nie mają, ja sam znam takich artystów, którzy nie mają z tym żadnego problemu i oni po prostu, oni się nie muszą martwić o to, czy mają pieniądze, czy nie. Zazwyczaj. Więc jeżeli pytasz się mnie, czy można sobie, jakby można z tego wyżyć, to powiem ci zdecydowanie tak. Jasne. Tylko wszystko zależy od podejścia. Jasne, okej. Okay. A teraz powiedz mi jedną rzecz. W zasadzie jakby to wykonane zlecenie, na przykład zrobisz animację, jakieś tam te postaci tam, wiesz, coś tam sobie robisz, mm-hmm, z sobą, nie? To jakby to trafia do klienta, w zasadzie to ktoś dostaje i może sobie opublikować, czy to ty publikujesz jakby w jego imieniu, jak to jest, czy ktoś dostaje jako prywatny portfolio? No to też zależy od artysty, nie, bo to każdy sobie jednak swoje własne zasady wytycza co do zleceń. Okay. No, u mnie to akurat wygląda tak, że sobie po prostu ktoś przychodzi. Zazwyczaj najwięcej ludzi to są po prostu roleplayerzy, tutaj nie ma co ukrywać, bo oni jakby grają właśnie w tą grę i mają jakieś tam swoje własne scenariusze, które zawsze chcieli zobaczyć. To są ci z Goldshire, tak? To są ci ludzie. Nie tylko, no ale w głównej mierze to nie ma się co ukrywać. To jednak stamtąd się wywodzi dość spora grupa takich, nazwę to klientów, tak? Natomiast oni po prostu przychodzą, jakby mają jakiś swój scenariusz w głowie, zazwyczaj się to po prostu korespondencja mailowa wygląda na takiej zasadzie, że oni przedstawiają, tam opisują mi to wszystko. Ja tam zazwyczaj też mam jakiś swój szablonik, który oni muszą wypełnić, no i później reszta należy do mnie. Ja to muszę przygotować modele, zrobić tę animację, wyrenderować. No i dostaję na przykład klip filmu. I co oni z tym zrobią, to już mnie nie obchodzi. Powiedz mi, natomiast oczywiście,
Natomiast oczywiście ja sobie to też na swoich własnych mediach to publikuję. No chyba, że jest mi się tak, że jest mi tak wstyd za to, co zrobiłem, to wtedy rzucałem się, żeby tego nikt nie widział, nie? Bo to też się tak zdarzyło parę razy. Okay. Natomiast zazwyczaj jednak to publikuję tam gdzieś na swoich stronach, mediach i tak dalej. Jasne. A co tam oni sobie z tym robią, to już mnie nie interesuje. Byleby tam oczywiście nie sprzedawali tego dalej czy coś, bo to już trochę się wtedy robię nieprzyjemnie. Rozumiem. A powiedz mi, czy jakby ty jakby wykonujesz tylko i wyłącznie na przykład, czy ty zajmujesz się pisaniem dla ludzi historii, czy znaczy ta animacja jest nie, na przykład dopełnieniem kogoś historii? Czy ktoś przychodzi, słuchaj, mam taką roleplayową historię, którą sobie napisałem i chciałbym jakby zwieńczenie tej historii albo jakiś gdzieś tam kawałek tej historii, to będzie ta animacja konkretnie, gdzie te postacie się tam, no nie wiem, uprawiają seks czy coś, nie? Z perspektywy mojej jako artysty nie obchodzi mnie ta historia, którą oni chcą, jakbym, żebym przedstawił. Ale to tylko ktoś przychodzi z tą historią, tak? Tak, ja wiem, ale mnie obchodzą tylko i wyłącznie techniczne sprawy. To, jaki tam dana postać ma backstory, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo mi to do niczego nie jest potrzebne. No chyba, że jest to jakiś tam element wyglądu, na przykład modelu, do którego muszę się zastosować, że tam, nie wiem, ma tatuaż albo jakąś tam ranę czy coś. Mhm. Natomiast to, jaka tam jest historia, to mi kompletnie zwisa, bo to nie jest, ja nie mam z tego żadnego pożytku. Ja tu jestem tylko po to, żeby im zrobić tą animację, wyrenderować i tyle. Chyba, że mówimy o czymś takim jak, nie wiem, jakiś film. Ale to ja raczej nie robię takich zleceń, bo ja wiem, że po pierwsze nie dałbym rady tego dowieść, bo to by wynudziłoby mnie jak opcję. Jestem ogólnie taką osobą, która zleceń się raczej nie dotyka, bo mnie nudzą. Natomiast jakby się takie coś zdarzyło, to przypuszczam, że wtedy faktycznie mógłbym już coś zacząć tam pisać. Okay. Ostatnio ten film, co zrobiłem na YouTubie, no to tam jednak była kolaboracja, jeżeli chodzi o pisanie, natomiast to nie było zlecenie, tak? To była praca jakby dwóch artystów razem. A, bo tam to mówię, że użyczyło ci ktoś tam ten modelu tego i konkretnie jakiejś tam historii, to wyanimowałeś, nie? Tak. Zapytaj go o najtrudniejsze zlecenie. No właśnie, czekaj, ja chciałem tak przejść do... Kurde, stary... Jakbyś był w stanie jakoś przekazać nam takie jakieś dziwne, ciekawe, jakieś tam, nie wiem, zlecenia, historie, wiesz, jakby wiadomo, że to jest jakby tam strefa prywatna poniekąd, jakby biznesowa i tak dalej, ale czy jest coś, co byłbyś w stanie na przykład nam opowiedzieć, albo coś, nie wiem, albo coś bekowego, albo coś tego takie, wiesz, jakąś taką historykę, bo chciałem na przykład zapytać o najbardziej hardkorowe, tylko ja zdaję sobie sprawę, że pewnie przyszedł ktoś i chciał, kurde, jakieś, wiesz, gwy i, wiesz, out i tak dalej. Jakieś tam hardkorowe pewnie takie rzeczy, nie mówiąc o jakieś tam... Połączyłem pewnie... kropki, przez chwilę nie wiedziałem, co ty do mnie mówisz w ogóle, ale dobra, okej. Okay, w zasadzie, że są, wiesz, jakby... To jest nic nadzwyczajnego, to takie rzeczy to się zdarzają non-stop praktycznie, jeżeli chodzi o zlecenia, natomiast takie najdziwniejsze, to trudno by mi było wybrać, to... To jest akurat jest jada. Taka branża, że to... Te rzeczy, które się mogą ludziom wydawać najdziwniejsze, dla mnie są normalne. Nie wiem, naprawdę, wiesz, no z racji, że ja też wybieram sobie sam rzeczy, które będę robić, to ciężko mi też wybrać jakąś najdziwniejszą, no bo ja zazwyczaj najdziwniejsze to po prostu odrzucam i nie robię ich. Okej. Okay. Jeżeli ktoś liczy na jakąś taką zwariowaną historię odnośnie właśnie takich tego typu animacji, to no niestety chyba zawiodę, bo wydaje mi się, że chyba takich nie miałem. Miałem sytuację, gdzie mnie oskamowali parę razy, natomiast... Okej. Okay. W zasadzie, że wysłałeś im animację, nie zapłacili, tak? Czy coś? Znaczy, miałem taką sytuację z moim takim tym pierwszym, największym filmem, który zrobiłem na YouTubie, tam go wystawiłem z tymi Death Knightami. Może, no, nie wiem, czy kojarzysz. Z Death Knightami tam miałem sytuację, że tą główną rolę to odgrywało pięć aktorek. Pięć aktorek? Tak, pięć aktorek tam było, bo najpierw tam jedna zniknęła sobie po prostu tak, o, to jest jedna z takich rzeczy, które po prostu denerwują mnie niesamowicie. Potem tam się inna doczepiła, ale była kiepska, to ją wymieniłem na następną, potem ta następna mnie zeskamowała kompletnie po prostu, bo zapłaciłem jej, ona się rozmyśliła w połowie i zniknęła sobie po prostu, zabierając pieniądze. Aha, kasę wzięła, no. Aha. Tak, kasę wzięła i tam... Poszła sobie, potem chyba znowu jakaś kiepska była i później już na samym końcu udało mi się tą, co teraz gra w tym filmie aktualnie, chociaż okay. Też mogło być trochę lepiej, szczerze mówiąc. Natomiast z takich innych historii to chyba nic nie będę, nie przypominam sobie nic takiego nadzwyczajnego, więc no jasne, niestety tutaj... Jasne, jakby byłeś u spowiedzi, więcej już nie pamiętasz grzechów, rozumiem. Więcej grzechów nie pamiętam. Jasne, rozumiem. No dobra, to teraz powiedz mi w ogóle cześć Mordorianie, dzięki za hościka. 10-2 dzisiaj było grane, ale wróćmy tutaj tak trochę do tematu. Powiedz mi, bo jakby sourcujesz pewnie swoich gdzieś tam voice aktorów. Powiedz mi,
w zasadzie trudno znaleźć kogoś, kto jakby, bo nie wiem, tak, tak myślę, nie? No zatrudniasz po prostu dziewczynę, która będzie ci po prostu jęczeć do mikrofonu, kurwa. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie i być może nawet czasami tak absurdalnie troszeczkę. No bo jak ty dostajesz surowe pliki, to kurwa, no laska ci po prostu, wiesz, tam jęczy do mikrofonu, nie? Jak tam... I w zasadzie jakby ludzie nie mają z tym problemu, że takie nagrywanie jest chyba normalne, nie? Ale ty parę razy też jęczałeś do mikrofonu na scenie i to, no i jakoś nie było z tym problemu żadnego. Znaczy, nie no, tak teraz na poważnie mówiąc to... No nie, no to jest dla mnie to jest normalne. Znaczy, wiesz, idzie się przyzwyczaić do tego. Dla mnie to jest naprawdę normalne. Natomiast jeżeli, jak zaczynałem na samym początku, to faktycznie było takie dziwne uczucie, że ja muszę takich rzeczy wysłuchiwać, nie? No, i to się, tak, do tego się po prostu do tego się trzeba przyzwyczaić. Tam... Po jakimś czasie naprawdę to przestaje przeszkadzać. Gorzej jest po prostu z szukaniem takich ludzi, bo to znalezienie kogoś odpowiedniego do roli, żeby jeszcze zrobiła konkretne rzeczy, to jest naprawdę, to jest nie lada wyzwanie. Znaczy, powiem tak, jakby zsynchronizować to gdzieś tam z animacją, konkretne dźwięki demo, gdzieś żeby pasowały, no to tak jakby... To nie chodzi o to. To nie chodzi o to. Nagrać. To żeby jakby zsynchronizować to z animacją, to nie jest problem, bo ja i tak na przykład zawsze najpierw robię animację tam jakąś, jak tam ktoś mówi, albo wydaje z siebie, że tak powiem, odgłosy bardziej. Mhm. Potem dostaję nagrania i potem jeszcze raz dopasowuję tą animację do nagrań. Tutaj nie ma żadnego problemu, to jest kwestia tylko po prostu czasu. Natomiast mi bardziej chodzi o to, że trzeba daną osobę do jakiejś konkretnej kwestii znaleźć, która pasuje, która nie będzie miała problemu, żeby to zrobić, żeby to brzmiało naturalnie. Okay. Tutaj jest kłopot. A jeszcze panią jakąś znaleźć, aktorkę. Okej, okay, no bo to tutaj mamy... Można się spocić przy tym czasami i to dosłownie i to w przenośni. No tak, no bo tu mamy... Na czym polega problem? Na zasadzie, czy dziewczyny po prostu nie chcą tak jakby wydawać takich dźwięków? No bo tam, wiesz, są różne, jakieś dławienie się, kurwa, inne takie, kurwa, to, no tak to mówiąc wprost, kurwa, no. W większości przypadków jest tak, znaczy wiesz, no są takie osoby, które się tym zajmują profesjonalnie. Zazwyczaj od takich osób można się spodziewać naprawdę dobrej jakości, tak? Jakkolwiek to brzmi. Natomiast... Znaczy, no pewnie też mają swoją cenę, tak? To swoją drogą. Natomiast znaczy to też nie jest, zazwyczaj to nie jest tak, że one mają jakąś wysoką cenę, bo to zazwyczaj są takie same kwoty. Jak to Wiedźmin był, kwestia ceny tak zwana, kurde. Tak jak natomiast problem polega na tym, że no, tych osób jest kilka, nie? I potem idziesz do jednego artysty, słyszysz ten sam głos. Idziesz do drugiego artysty, słyszysz ten sam głos. Idziesz do trzeciego, okay. znowu ta sama aktorka. I wiesz, i znaleźć kogoś, kto ma ten głos inny, żeby się wyróżniał. No bo wiadomo, można oczywiście zrobić tą samą i do każdej animacji doklejać te same dźwięki, no ale to tak robią amatorzy. Czy ja mogę ci jakoś pomóc, słuchaj, kurde. Stary, to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie, nie powiem. No, z całym szacunkiem, ale... Ty nie jesteś kobietą. No ale jestem mężczyzną, mężczyzna też tam kurwa jęczy. Ciężko było wydawać akurat takie piskliwe głosy wysokie. Nie, ale ja nie mówię, że kobiet, ale mogę męską rolę zagrać, stary. To chyba, że potrafisz, to wtedy już możemy coś tam poznaczyć. Nie, no oczywiście ja. Damską? A potrafisz? Nie wiem, no słuchaj, nie wiem, nie mam pojęcia. No dawaj. No to dawaj. A to już teraz casting mam zrobić? Nie, bo teraz coś widzę. Nie, kurwa, teraz nie mogę. Ale to co mam zrobić? No to mów. Jak to wygląda no to... taki? Na zasadzie jestem voice aktorką, co no i mówisz? Zajęć okay. ponętnie. Ja mam zajęć ponętnie? O kurwa. No, dobra, już wiem, dlaczego nikt nie chce tego robić, ty. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Okay. To nie jest takie proste. I... To nie jest teraz proste. Musisz sobie wyobrazić, że ci ludzie muszą się wyzbyć właśnie takiego... Prawda. Takiego jakby wstydu. Powiem tak, może jakbyśmy byli sami, nie? A kurwa, jakbyś mi dobrze zapłacił, kurwa, to spoko, nie? No. Czy jesteśmy w stanie na przykład pogadać o stawkach na przykład za taki voice acting? Czy to jakby jest wiadomo, ile takie coś można wiesz, w ogóle oczekiwać? Bardzo ciężko jest rozmawiać o stawkach, bo te stawki są naprawdę bardzo, bardzo różniące się. Natomiast tak dla przykładu ci mogę podać. Mhm. Tak mniej więcej. Tak mam ten ostatni film. Ostatni film, co wypuściłem na YouTube'a. Tam mamy dwie postacie i jeżeli dobrze pamiętam, to za damski głos ja zapłaciłem chyba $150, jeżeli dobrze pamiętam. $150. $500 polskiego. Mniej więcej. No, takie niecałe 500 zł. Natomiast za męski głos zapłaciłem chyba 50.
Okej. I to nie dlatego, i to nie chodzi, żeby nie było, tu nie chodzi o to, że aktorki są jakby więcej biorą niż aktorzy, tylko po prostu no takie są różnice, że jedni ci wezmą 50, a inni ci wezmą 300 na przykład, nie? Okej. I to już jest po prostu kwestia, wiesz, sprzętu, jakieś doświadczenia, jakości tego wszystkiego, na przykład niektórzy robią jeszcze dodatkowo edycję tego dźwięku, niektórzy ci dają po prostu surowy plik, który sam sobie musisz obrobić. I wiesz, i to wszystko jakby później się zawiera w cenie, tak? Jasne. Powiedz mi, czy na przykład takich animatorów, takich treści, kurwa, dla dorosłych, to można poniekąd nazwać jakimiś, kurwa, degeneratami? W zasadzie, że to jakby, no musisz mieć pewien taki jakiś, To jest pewien stereotyp, który się zawsze... No tak, bo to jest pierwsze, co mi się uciera, nie? Że to są, kurwa, z boku zajebane, nie? Tak. Tak, to jest taki stereotyp, który właśnie się bardzo często pojawia, jeżeli mamy do czynienia z artystami Nocy for Work, i on jest w dużej części słuszny. Ja się tutaj nie będę kłócił z tym, nie? Natomiast czasami też krzywdzący. Tutaj też tak, nie będę ukrywał. To wiadomo. Więc to nie jest tak, że oczywiście, że wszyscy artyści mają jakieś tam, że to są zboczeńcy, degeneraci, których się powinno odizolować od społeczeństwa. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że raczej w większej części to są tacy ludzie jak ty. Na przykład. chyba, że sam się jako degenerata, nie? No to wtedy. No nie, no się wszystko zgadza, słuchaj. No jestem odbiorcą, to równie dobrze mógłbym być twórcą, gdybym umiał, nie? No. Czyli degenerat, dobra. Degeneraci, tak jest. Natomiast nie, w większej części to są po prostu zwykli ludzie, którzy na przykład znaleźli sobie łatwą taką drogę do tego, żeby zarabiać pieniądze. Czy można na przykład bardzo mocno wykorzystywać takie rzeczy na zasadzie... Oj tak, można. W zasadzie chodzi o to, że jakby... Powiedzmy bardziej na przykład teraz jakby nie o artystach, tylko o drugiej stronie, czyli o klientach. Na zasadzie jak byś opisał tych ludzi? Są ludzie, którzy nie wiem... Nie chcę, żebyś ty wjeżdżał na swoich klientów, mhm, ani nic, no ale jakby wiesz, o co chodzi, rozumiem, nie? W zasadzie, że to jest klient, który, no nie wiem, no bo jakby trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto przychodzi na przykład, nie wiem, taki ja i mówię, dobra, słuchaj, znaczy, powiem tak, jeszcze siebie mógłbym może nawet trochę wyobrazić, nie? To jakby okej, okay. Ale wiesz, na zasadzie przychodzi ktoś do ciebie i chce, kurwa, animację ruchających się postaci ze sobą, tak mówiąc totalnie kolokwialnie, albo w jakiś konkretny sposób i tak dalej. W zasadzie, wiesz, trochę o tym drugim spektrum bym chciał porozmawiać, nie? Czyli o tych ludziach, bo szczerze, artyści, nie powiedziałbym, że tak jakby to, co mówimy, ale już z drugiej strony... Z drugiej strony jest to o wiele bardziej liczne. To jest chyba taka degeneracja też trochę występuje, nie? Bardzo często to widać po prostu w sposobie, jaki ci ludzie się wysławiają. Na przykład pisząc maila. Stary, ja widziałem, jak ludzie piszą komentarze na kurde tam. A to ci są, bo to są w ogóle, to są inni ludzie. To naprawdę, to jest inna jakby rzeczywistość. To ja nie mówię o nich, żeby nie było, bo to do nich to... Chociaż tacy też pewnie są wśród tych ludzi, nie? Okej. Okay. Natomiast... Bo ja ci powiem tak. Ja uważam, że bardzo dużo z tych ludzi, mówiąc prosto, są po prostu pojeby. Na zasadzie mają jakieś taką manię, obsesję. W zasadzie, że wiesz, to co odnosi pisanie tych komentarzy, że wiesz, że oni się dopisują tam, żeby coś tam oni by tam tak, robili z tą postacią. Ja też bym ich tak nazwał, ale ja takie, po co to pisać, nie? Po co to pisać, kurwa? I to jest jakby część ludzi, która trafia do ciebie też, nie? Tak, albo do innych tak, artystów. Nie powiem ci więcej, gorzej jak się taki jeden zakamufluje i później jeszcze przypadkowo mu sprzedam właśnie jakieś zlecenie i potem się muszę użerać z taką osobą, jak już się pojawi to takie prawdziwe oblicze, nie? Okej, okay, ale to na jakiej zasadzie się użerać? Na zasadzie, czy ktoś pisze o więcej, albo coś nie. Wiesz co, bo jest, nie podoba, wymagające. Są na przykład takie osoby, które przychodzą do ciebie i wyglądają z początku, że są takie całkiem normalne, tak, że będzie z nimi, praca się układa bardzo gładko, ale jak już zaczniesz pracować, no to nagle tam zmień mi to, zrób mi tamto, wiesz, i zaczynają dorzucać jakiś taki głupot kompletny. A znam takich. Które na przykład rzeczy, które są poza twoim regulaminem, że tego ci nie zrobię, bo tego nie robię osobiście w tych moich zeceniach, ale oni się upierają, zrób to, wiesz. I się robi bardzo nieprzyjemna jakby atmosfera i to są właśnie mniej więcej ludzie tego kalibru. Czy trafiały ci jakieś może niebezpieczne rzeczy? Na zasadzie, wiesz, nie musisz mówić rzeczywiście. Tak niebezpieczne? Dalej. Wiesz, na zasadzie, kurde, obracamy się w gronie ludzi, którzy, kurde... No nie powiedziałbym, że należy... Czy śmiercią, czy nie, takie konkretnie jakieś stalkingowe rzeczy, wiesz. Ja na przykład jako streamer się spotkałem z takimi rzeczami, nie? Ale wiesz, tak sobie myślę... Wiesz co? No bo to są specyficznie gdzieś tam, to co mówisz, wszystko zrób tamto, ale... Zależy...
Wszystko zależy od tego, na jak bardzo sobie pozwolisz tym ludziom. Jak im pokażesz zbyt dużo siebie, to będą to wykorzystywać przeciwko tobie. Jak im odsłonisz jakieś swoje słabości, no to to sobie zapiszą, zapamiętają, no tak. I w momencie, w którym będziesz w największej słabości, to po prostu wykorzystają. No ja jednak staram się tego nie pokazywać, więc ludzie bardzo... za bardzo nie mają co wykorzystywać przeciwko mnie. Stalkerzy wobec mnie... no mieliby trochę ciężko, szczerze mówiąc. Rozumiem, natomiast oczywiście były też takie osoby, które chyba też kojarzysz, które niestety miały takich stalkerów, bo dały się poznać zbyt blisko i teraz mają przesrane w życiu całkowicie, mają zrujnowane życie, wręcz bym powiedział. Pod kątem na zasadzie chodzi ci o artystów, takich animatorów, tak? Tak jest. Nawet takiego jednego największego artysty z WoWa, którego na pewno kojarzysz. Kojarzę pewnie, kiedyś, wiem o kim mowa. Kiedyś miał z Blizzardem kosę. I nawet właśnie chciałem o tym, to jest jeden z takich tematów, który chciałem z tobą poruszyć. Generalnie, moi drodzy, był taki gość, który nazywał się Rex Art. Tak jest, dokładnie. I to jest, ja bym powiedział, nie wiem, no to jest jakby moje pierwsze spotkanie z nim i ja ci powiem, jak to spotkanie wyglądało. Ja generalnie a ty kiedyś... z nim rozmawiałeś może? Nigdy nie rozmawiałem. Okej. Okay. Ale ja powiem, jak trafiłem na jego animację. Wyobraźcie sobie, że ja generalnie... używałem WoW Model Viewera bardzo często i jak wyszły nowe modele z Warlords of Draenor, to te wszystkie WoW Model Viewery się w ogóle posypały, nikt w ogóle od jakiegoś tam dłuższego czasu to nie jest w stanie wyeksportować, nie? To... Tak. Tam był w ogóle nowy system dodany jakby tak. Tych bazy danych. W ogóle przestało to działać i nie byłem w stanie w ogóle znaleźć sposobu na to, żeby móc po prostu korzystać z tego, ja to używam do miniaturek i do innych takich rzeczy, nie? I zacząłem dłubać w różnych miejscach. I powiem ci, gdzieś tam chodziłem po jakichś forach, po jakichś Onetcore'ach i tak dalej, po jakichś tam różnych rzeczach. I gdzieś kiedyś na Onetcore'ze ktoś tam wysłał, wiesz, Onetcore, nie wiem czy kojarzysz co to jest. Kojarzę. No, to w dużym skrócie, jakby ktoś nie wiedział, Onetcore to jest taka, gdzie tam cheaty są z WoWa, jakieś tam inne hakami, takie... głównie z hakami, ale tam bardzo często też były na przykład sandboxy, można było instalować, powiedzmy, do dodatku, tam kataklizm na przykład. Jak jeszcze nie było bety, to można było sandboxa z kataklizmu pobrać i tak dalej. W każdym razie trafiłem tam na wątek i ktoś kiedyś wspomniał właśnie, że Rexart, że tu jest gościu, który w zasadzie ma te nowe modele i sobie je gdzieś tam używa. Co prawda używa w innym tym, ale wlazłem do gościa i moi drodzy, to była moja pierwsza styczność z animacjami dla dorosłych w świecie World of Warcraft i to takich dosyć na dosyć dobrym poziomie, nie? Ja miałem taki, no tak. Dziele, nie? Mówię, o kurwa ty, no to to jest gruba sprawa, nie? I no oglądałem, nie powiem, super, fajne animacje, jakby zawsze to ciekawa sprawa. Natomiast gość generalnie był takim, ja nie wiem, czy bym zaryzykować stwierdzenie takim ojcem, kurwa, założycielem. No nie wiem, przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy, no, zawsze był takim dużym gościem. Dla wszystkich on jakby animatorów to jest uznawany za właśnie ojca tej całej animacji. Tej Czyli całej, ja się nie mylę w moich odczuciach od niego. Absolutnie, to jest bardzo, bardzo dobry opis. Tak, i teraz wyobraźcie sobie, moi drodzy, że on... generalnie dostał od Blizzarda tak zwany cease and desist, czyli taki list po prostu wzywający do zaniechania robienia animacji ze świata Warcraft, dlatego że on po prostu brał te postaci z WoWa i tam tworzył po prostu porno, tak, z nimi. Jakieś animacje. Ogólnie to wyglądało tak, że on sobie pewnego razu wracał. No właśnie chciałem się dopytać ciebie, no. Z dziećmi i z żoną sobie wracał z parku samochodem, a tu papuga stoi przed jego drzwiami, przed furtką i mu wręcza papier, nie? Co ty gadasz, jak... że tu aż tak, kurwa, że mu tam stali tam, pod domem? Tak, tam normalnie stał właśnie prawnik z dokumentem, no i czekał, aż przyjedzie sobie tam chyba był tak jakaś taka przerwa, jakieś święta były wtedy w Stanach Zjednoczonych, bo ten artysta ze Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście mu wręcz chłop się strasznie załamał, pamiętam, bo to naprawdę to już... U niego to nie było na zasadzie zarabiania pieniędzy, to było bardziej takie hobby, nie? Takie bardzo mocne hobby, które sprawiało, że się chłop cieszył przez całe życie, nie? Okej. Ale też nie chciałbym tu jakiejś dramaturgii zbyt wielkiej wprowadzać, no bo to ciężko i tak to będzie komukolwiek zrozumieć, też nie chcę przynudzać, natomiast no mniej więcej tak wyglądała ta jego... Ale stary, to ktoś go musiał podpierdolić, że wiedzieli, gdzie no jest jego adres, do tego kurde, chciałbym, do tego chciałbym jakby przejść teraz, bo... Jak w ogóle to się stało, że go tam ten Blizzard przytrzasnął, tak? No był, wyobraź sobie, taki jeden stalker, taki jeden jakiś psychol nawet bym powiedział, który dosłownie zbierał wszystkie informacje, wszystkie, jakie się tylko dało. Adres zamieszkania, telefon, wszystkie jakby niki na stronach jakichś konkretnych.
tam w którym stanie on jest i tak dalej, jak ma na imię. Wszystko po prostu zbierał i przez chyba 3 miesiące non-stop, dzień w dzień wysyłał Blizzardowi raporta, nie, z wszystkimi tymi danymi. Dzień w dzień. Ja pierdolasz, tak? I Blizzard, przypuszczam, jeżeli miałbym jakby zgadywać, to przypuszczam, że Blizzard po prostu już się tak zdenerwował, że cały czas dostaje te bzdety na niego, że postanowił coś z tym zrobić. I teraz, dlaczego ktoś to robi? Bo to jest chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim. Dlaczego ktoś to wszystko zbierał i tak bardzo go nie lubił? I uwaga, dlaczego? Bo Rex, tak, bo mówimy no. o tym artyście, zrobił sobie kiedyś animację jego własnej postaci z Jane'ą. To wszystko, to był powód. I z tego powodu mu zrujnował życie. Nie? Stary, czekaj, bo jakby czy to, jakby mówisz o tym, że gość po prostu, nie wiem, że Jane'a to była jego stary ten i dlatego zrobił? Tak, nie? Jest. Tak jest. Bo jego, bo znaczy, postać Rexara, kurwa, no wiadomo, nie? Że po prostu tam z Jane'ą się tym tyrymcim i ten, ja pierdolę, tak, next level. I to był wystarczający powód, żeby facet, jakiś psychol po prostu go zniszczył, nie? Bo on dosłownie zniszczył tak naprawdę całe jego życie. On w tym momencie ma strasznie przesrane, ale to nie chcę w to wchodzić, bo to nie, są nie, prywatne. Nie, jakby ja też nie jakby nie jestem. Natomiast tu po to, lista, niego, nie? Lista rzeczy, które on jakby wykopał na tego artystę, jest po prostu ogromna. On wiedział o nim praktycznie wszystko, nie? Właśnie z jakimiś tam z loginami do stron internetowych, które kompletnie nie mają żadnego powiązania z Blizzardem, nie? Ja i tam całą listę takich rzeczy. No i wiesz... No to i jest właśnie ta strona, którą trochę ciebie pytałem, nie? W zasadzie ty takiego na szczęście nie doświadczyłeś, tak? Jakby, no tak jak mówię, no bo to wszystko zależy od tego, ile informacji komuś przekażesz, nie? Ja to akurat jednak troszeczkę dbam o to, żeby rozumiem. Ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, kim ja jestem, nie? Więc to też jakoś się tak nie pokazuje specjalnie. Mhm. Natomiast nie każdy ma, to jest bardzo kuszące, jak się jest artystą, żeby się pokazać światu, żeby tam odsłonić te wszystkie swoje twarze i tak dalej. Natomiast to jest też jakby droga do zguby, zwłaszcza w tej takiej, bo co innego, jak się jest innym artystą, co innego, jak się jest streamerem na przykład, co innego, jak się maluje. Arty robisz, co malujesz. Tak. No to wtedy wiadomo, nikt nie będzie miał ci za złe tego. Natomiast jeżeli się znajdujesz jednak w takiej sferze dla dorosłych, to jest po prostu samobójstwo. Trochę takie degeneracki. No to absolutnie rozumiem. I tak trochę tak wracając leciutko do Rexa, rozumiem, że on tam po prostu zaprzestał jakby działania, ale chyba gdzieś tam próbował jakby na swoich animacjach, trochę na swoich modelach. On dalej był. Znaczy to on teraz, on musiał zaprzestać, nie? Wszyscy w ogóle pamiętam, całe community się trzęsło wtedy. Ale ja powiem, tak, ja to widziałem, bo ja pamiętam, że tam Tumblr, kurwa, wtedy... To nawet chyba robiłeś na ten jego temat. Gdzieś tam, tak, bo mnie to zaciekawiło, bo tam Tumblr, kurwa, cały w ogóle zatrząsł, nie? Tak, to wszystkie, tak, bo tak. To jeszcze wtedy wszyscy na Tumblrze w ogóle jego też chyba zamknęli, ten Tumblr, nie? Tam to się da nie zamknęli, ale tam zaczęli jakieś robić strasznie dziwne ruchy, tam zaczęli banować te właśnie nocy i follower, wszystkie rzeczy, boty jakieś wprowadzili, które, nie wiem, łokieć oznaczali jako nocy i follower i takie rzeczy. Jezu, łokieć. To się samo posypało, nie? To się posypało wszystko, no i wszyscy uciekli później na Twittera. No, który teraz za niedługo pewnie też się posypie, ale to tam już nie wchodźmy w to. No, rozumiem. No i to się całe community zatrzęsło wtedy. Wszyscy byli jakby w takim amoku, że zaraz to wszystko, zaraz jeżeli zdjęli Rexa, no to pójdą na pewno po następny. Nie, no, ale okazało się tak naprawdę, że z Rexa zrobili po prostu jakby przykład. Ofiarne, ale to jest to samo, co zrobili z Nostalgiusem, nie? W zasadzie, tak, powiedział, tak. Kropka w kropkę. Bardzo podobny przykład. Dla przykładu po prostu walnęli i jakby wyjebane już. Jakby, no, jakby bądźmy szczerzy, Blizzard chyba nie ma jak tam za bardzo bawić. No tutaj rzeczywiście, że był typ, który już wszystko liknął, nie? W zasadzie... Adresy podesłał Blizzardowi, co, gdzie, jak, kiedy, no to... Tak. No zwłaszcza to też jakby dużą rolę grało to, że on jednak największym był tym twórcą z nich wszystkich, z nas wszystkich, w zasadzie jak powiedzieć. Rozumiem. Ale też paru dostało rykoszetem innych, także to nie jest tak, że on jedyny dostał, nie? Tylko że on no, jako... On to, ale Blizzard podjął działania wobec innych osób też? Tak. Tam też zaczął. Bardzo, bardzo dużo się działo przy Overwatchu, bo to tam chyba najwięcej było takich... Overwatch to trochę taka perełka. Znaczy w ogóle to śmieszne, bo Overwatch to bym powiedział, że to jest taka trochę, kurwa, ta scena, szczerze, to im mocno napędziła trochę, nie? Tą grę. Tak, to jest, ja myślę, że to jest prawda i to było widać zdecydowanie. Ja tam pamiętam też sobie kiedyś zrobiłem dwie chyba czy trzy animacje z Overwatcha i to było widać, jak to jest oglądane w porównaniu do WoWa. Okay. Więc zdecydowanie można powiedzieć, że Overwatch, gdyby nie ta scena jakby erotyczna, to Overwatch dzisiaj by miał mógł mieć spore problemy. To takie z widocznością mam na myśli, nie? A to ciekawe, natomiast, to aż natomiast stopnie, tak, było to naprawdę widać. To
gigantyczne różnice były, jeżeli chodzi o jakby lajki i tak dalej, jakąś oglądalność tego kontentu. To zresztą nawet dzisiaj, jak ktoś wejdzie sobie na te różne takie strony, to Overwatch to dzisiaj się tam trzyma i to mocno. No, no, mimo że tak Overwatch to tak ogólnie... Ja osobiście uważam to za lekką patologię, ale no... Czemu patologię? No bo to jest takie już... Po prostu, no ile można tego samego robić, nie? Znaczy tam generalnie chyba rolę to grało, że to były te konkretne postaci, nie? Że tak, tak, ale one są, że tak powiem, dymane do dzisiaj, więc to jest... Dosłownie, no, tak, tak. Musimy się po prostu nie nudzić to, bo zawsze, zawsze tak jest, że jak wychodzi jakaś nowa gra, no to jest tam jakiś hype na jakieś konkretne postaci, modele i tak dalej. Ludzie jakby bardzo dużo inwestują w to czasu, no bo wiedzą, że najwięcej z tego zgarną, tak? Okay. Ale Overwatch jest dla mnie takim ewenementem, że to się do dzisiaj po prostu trzyma i non-stop to jest bite, bo przychodzą gry i jakby pojawiają się i znikają. No. Przychodzą i odchodzą, natomiast Overwatch został do dzisiaj i on się trzyma cały czas, więc rozumiem. Ja jestem skłonny zaryzykować taką tezę, że po prostu bardzo duża jakby część tego Overwatcha, ten cały jakby community Overwatcha, to bardzo duża część przyszła właśnie stamtąd. Okej. Okay. Gdyby nie ta scena, to ten Overwatch być może nawet nie byłby takim sukcesem. No bo to taki mem jest trochę też w community, nie? Że ta scena erotyczna to tam podtrzymała, nie? Ale to jednak no. Widzę, że coś w tym jednak jest, nie? Oprócz tego to nie bez powodu było tak. A powiedz mi, jakby jak już jesteśmy przy takim temacie, to czy są jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy, które cię dziwią? Na przykład dlaczego dana rzecz jest, albo czy jakieś inne rzeczy jeszcze zauważyłeś? Bo ja znam tylko te tutaj, ale czy są jakieś jeszcze inne branże, które też są takie duże i dziwi się to, albo coś tak na takiej zasadzie? Bo co ci w branży dziwi? Czy mnie coś dziwi? No, takie, że... Bo na przykład mówi, dziwi cię, że kurde, Overwatch, wiesz, się tak długo trzyma, to czy coś jeszcze na przykład? Masz takie, że dziwi, że w ogóle ludzie to oglądają, albo że takie coś tam jest takiego popularne. Powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym jakoś tak dobity. To raczej nie są rzeczy, które ja jakoś jestem w stanie ci po prostu wyliczyć w tym momencie, bo to bardziej tak po prostu przychodzi znienacka taka myśl, natomiast... Mhm. Czy jest coś, co mnie dziwi? Chyba nie jestem w stanie ci na to pytanie jakoś odpowiedzieć dokładnie w tym momencie. No Overwatch jest zdecydowanie ewenementem w tej sprawie, natomiast coś innego. No dziwi mnie na przykład, dziwi mnie na przykład, że są pewne rzeczy, które z mojej perspektywy wydają się obrzydliwe, a ludzi to pociąga bardzo mocno. No to chyba raczej tak jest. Ale to są takie, to przesady, to przesady są obrzydliwe niektóre rzeczy dla mnie, ale ludzie mimo wszystko jednak do tego lgną jak muchy. Znaczy to nie jest tak, że powiedzmy jakby ta hardkorowość z czasem narasta, na zasadzie, że to wiesz, pewnie już tak, w którymś momencie to już jakby nie wystarcza i to jakby w ten sposób ludzie idą o krok dalej, aż kurwa lądują w jakiejś z dranejką, kurwa, z apsami, kurwa, wyjebanymi jakimiś wielką fujarą. Ogólnie w pornografii, z tego co wiem, to właśnie tak działa, że to człowiek musi się zadowalać coraz mocniejszymi rzeczami. Być może to właśnie o to chodzi, że to już mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy już nic innego ich nie zadowala, nie? Natomiast mnie to trochę dziwi. Ja tego nie potrafię zrozumieć, no bo ja tak nie mam. Ale może jakbym tak miał, to bym to rozumiał. Nie wiem, to jest no, dziwna sprawa dla mnie. No tak, tak. Na przykład też bardzo często ludzie, którzy to wykorzystują jako artyści, bo na przykład masz do czynienia z chodzą w te takie... To są ludzie uzależnieni, prawda? To czy chodzi o odbiorcy, tak? Odbiorcy treści. Mówię teraz o klienteli, że tak to powiem. Czyli odbiorcy, to są uzależnieni. No odbiorcy, tak, możemy nazwać. Ale uzależnienie od czego? Od pornografii, rozumiem. Pornografii. Takie... Po prostu, że od tej takiej dopaminy, która jest... przez nas mózg, że tak powiem, konsumowana ciągle. Okay. Albo wytwarzana bardziej, powinien powiedzieć. Nie czujesz, to tak, od razu tak powiem, to nie czujesz się jak taki, trochę taki dealer? No właśnie o to chodzi, że ja staram się robić wszystko, żeby tych ludzi, bo to są teoretycznie ofiary tak naprawdę, ci ludzie uzależnieni, staram się robić wszystko, żeby na tym nie żerować. Jasne. I dlatego właśnie mówiłem na samym początku o tej skali, tym modelu biznesowym i artystycznym, tak? Że ja idę bardziej w ten model artystyczny, bo ja nie chcę tych ludzi wyzyskiwać. Natomiast są inni artyści, którzy na bardziej są... Oczywiście ja mógłbym bardzo dużo pieniędzy zarabiać w tym momencie, ale tego nie robię. Bo to jest po prostu trochę paskudne, szczerze mówiąc. Okay. A są artyści, którzy tak robią i naprawdę dzisiaj mają pieniędzy potem. Że na przykład to, co ty zarabiasz, to wyobraź sobie, że 5 razy więcej, nie? No to są... Tylko dlatego, że po prostu ludzie są uzależnieni i oni doskonale to rozumieją, że ci ludzie przyjdą do nich, nieważne co zrobią. Tak? Mm-hmm.
No ja staram się tak nie robić. Chociaż aczkolwiek no, też nie powiem, że tego nie robię, no bo to mimo wszystko no, inaczej się tego nie da zrobić. Jasne. Tak? Zawsze tam jest jakaś to taka cegiełka dołożona do takiego. Pytanie od ciebie, czy ty jakby nie miałeś takich, no to już to wcześniej pytałem takie o moralność i tak dalej, spoko, natomiast jakby to nie jest coś, czym się chyba człowiek chwali na lewo i prawo, nie? W sensie tak w życiu raczej, prywatnym raczej i tak nie, dalej, to jest raczej coś nie. takie... Wiesz co, no chwalenie się czymś takim na prawo i na lewo może mieć dwa skutki, albo jest to wyrok śmierci na siebie, albo jest to w zasadzie no dość mocna sława, bo niektórym się udaje, trafiają akurat takie środowisko, które to akceptuje i nawet wywyższa, a niektórzy tak jakby trafiają na środowisko, które po prostu robi wszystko, żeby to zwalczyć, więc no to... Ja raczej się tym nie chwalę jakoś specjalnie, no... Jasne. Uważam, że nie jest jakaś wiedza, którą ktoś powinien jakby posiadać. No, zwłaszcza wśród ludzi, którzy mnie znają, co innego. Jak to są ludzie, którzy tam gdzieś z internetu jakieś randome mnie znają, to wtedy, wtedy jest troszeczkę inaczej, nie? Natomiast tak publicznie to raczej nie widzę sensu, dlaczego miałbym to robić. Okej, a powiedz mi jedną rzecz. Mówiłeś o zasadach. Czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć o dwóch albo trzech zasadach, jakich rzeczy ty się nie podejmiesz? Znaczy już tak pomijając takich oczywistości, jakiś tam ten... Ale czy są jakieś takie rzeczy, które mógłbyś powiedzieć, że nie zrobisz ty, bo masz taką zasadę? Tak, na przykład... Takie, no... Nawet może, wiesz, nie muszą być jakieś super graficzne, ale możesz powiedzieć, bo to dla mnie jest ciekawe, nie? No, z takich najbardziej prostych rzeczy to na przykład nie zrobię zazwyczaj zlecenia filmu, bo uważam, że jest to za dużo roboty, z takich najprostszych. Albo na przykład nie zrobię artów, nie wiem, z gnomem, albo z Vulpero, bo bardziej z Vulpero. Okej, okay, zatrzymajmy się przy tym. W zasadzie Vulpera nie, bo to jakby... W zasadzie, że nie chcesz nie po prostu się, nie podobać się, nie tak? Nie podoba mi się, to jest tylko i wyłącznie to. Okej, okej. Natomiast wiem, że to też z drugiej strony by dużo przyniosło nowych ludzi, no bo to jednak są furasy, a furasy to mają dobrze. No właśnie chciałem zapytać, jakby... O co chodzi z tymi furasami? W zasadzie to rzeczywiście to jest taki... Nie wiem, kurwa, to jest jedna z tych rzeczy, które mnie dziwią. Nie wiem. Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć i wytłumaczyć, bo po prostu to jest dla mnie niepojęte. Jak to jest, że tyle ludzi tymi furasami się tak bardzo podnieca, że tak... Generalnie to furasy mają to do siebie, że to jakby ma takie dwie strony medalu. Tam taką lightową na zasadzie, że przebieranki, chujanki, nie? Takie spoko. Ja nie powiedziałbym, że to taka lightowa jest. No ale tak, ja powiem tak, ja na przykład znam taką artystkę, która na przykład bardzo dobrze zarabia, robię kostiumy, pamiętasz ją, wiesz o co chodzi, tak. No to ona kurde robi arty i robi kostiumy i ona zarabia giga kosmiczne pieniądze na tych, że kurde robi kostiumy dla po prostu furasków, nie, ludzie się przybierają, kurwa, jakieś ogonki puszyste i tego typu rzeczy. To też jest trochę różnica, jak się coś sprzedaje komuś, gorzej jest trochę, jak się kupuje te rzeczy, tak? Nie wiem, czy ona też osobiście się przebiera. Pewnie tak, no bo to raczej, to by, tego podoba jakoś gdzieś tam, raczej by tego nie robiła, jakby takiej rzeczy nie lubiła, bo to są jednak bardzo się często też tego typu prace z pasją wiąże. Mhm. Natomiast są ludzie, którzy na przykład, powiedzmy, robią arty z furasami nie dlatego, że lubią robić takie arty, tylko wiedzą, że to się bardzo dobrze opłaca. Przydaje, ja, też, no. ja też mam taką znajomą, która takie arty robi. I naprawdę kupę kasy z tego trzepie, natomiast mnie bardziej zastanawiają ludzie, którzy takie arty zamawiają, których to tak bardzo rajcuje, bo ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Może jakbym miał... Ja też nie mam żadnych takich znajomych furasów, nie? Przypuszczam, że możesz mieć ich więcej, bo ty więcej ludzi raczej znasz. Czat, czy jesteś chyba furas na czacie? Przepraszam. Raczej wydaje mi się, że jakbym miał takich jakby ludzi znajomych, którzy byliby w stanie mi to w jakiś sposób zobrazować, wytłumaczyć, może bym to zaczął kumać, nie? Ale ja tak samemu to nie potrafię raczej. No to teraz jeszcze ostatnią rzecz, której byś się nie podjął, na zasadzie, nie wiem, ktoś przyjdzie i ci powie, kurde, nie wiem, futa stary. Nie, to od razu dostaję całą klamkę momentalnie. Ja akurat jestem... Jeżeli mówimy o tych futasach, to ja jestem wrogiem publicznym numer jeden. To jest bardzo dobry przykład czegoś, czego nie zrobię. Nieważne co. I już miałem naprawdę wiele propozycji, że mi zapłacą 3 razy, 4, 5 razy więcej, żebym tych. Ale ja po prostu nie mogę, nie jestem w stanie. Mnie to brzydzi trochę, szczerze mówiąc. Jasne. Jakby ktoś nie wiedział, futa to jest kobieta z męskim przyrodzeniem
To jest przede wszystkim kobieta, która posiada jedne i drugie genitalia naraz. O, tak. Dla tych, co są bardzo ciekawscy. Bardzo ciekawcy. Nie? Zresztą to są takie... nie zachęcam do googlowania, chyba że kogoś to oczywiście interesuje. W celach naukowych oczywiście. W celach naukowych jak najbardziej. Żeby się doedukować, ale to wszystkie trzeba wrzucić na swoje. W każdym razie chciałem się zapytać jakby o takie community, bo to rozumiem, że wy jesteście jako taka paczka, na zasadzie ludzi wy się znacie lepiej, gorzej, ale czy to jest taka zamknięta grupa? Czy to działa jak na zasadzie taka trochę sekta, nie wiem, powiedzmy ktoś zaczyna robić animację i nie wiem, w grupie nagle macie, o zobaczcie, to jest jakiś nowy animator, jakiś coś tam, nie wiem, jakoś tak, wiesz, znaczy, to jest jedna taka zasadzie... jedna spójna grupa, czy to są jakieś grupki pomniejsze? Dawniej bym powiedział, że to była jedna wielka rodzina, dzisiaj to są już bardziej sekty. Okay. To jest bardzo podobnie jak masz na przykład youtuberów i streamerów, którzy tam się znają. Okay. Albo na przykład mamy te takie różne w Polsce te afery, te Pandora Gate i tak dalej. No to też to są mniej więcej takie grupy ludzi, które wszyscy ich znają, ale ja ich nie znam na przykład. Nie? Okay. Albo tam to mniej więcej jest na podobnej zasadzie. Kiedyś to bym powiedział, że była wielka rodzina, bo to faktycznie tak funkcjonowało, że jak przychodził jakiś nowy artysta z WoWa, ale to też dlatego, że ich nas było tak mało po prostu. Kiedyś jak przychodził jakiś artysta z WoWa, no to go tam witano chlebem i solą, dołączano, tu od razu, wiesz, zapraszano do rozmów i tak dalej. Czy też dzisiaj... uczestniczyłeś w takich rzeczach? Na zasadzie też miałeś tak, że jak zaczynałeś, to cię wzięli? Naprawdę, to ja mam tyle tam historii z tych związanych, ale to raczej nie będę też w to wchodził, bo to też są prywatne rzeczy. Natomiast dzisiaj, zwłaszcza to się zmieniło w momencie właśnie, gdy tego Rexa, ten Blizzard ukradł. Większa ostrożność gdzieś tam zrobiła. I ludzie zaczęli się bać i on był właśnie takim bardzo dużym łącznikiem tego całego community, nie? Bo on, wszyscy go lubili, wszyscy go znali i jak się pojawiał jakiś artysta, to on już z nim rozmawiał prawdopodobnie. W momencie, gdy go zabrakło, mimo że on cały czas jest w tym community, co prawda WoWa porzucił, bo po prostu tak mu zwichniała ta czynka. Znaczy, to już nawet nie chodzi o to, że nie może, bo prywatnie by sobie mógł dalej robić, ale on po prostu już nie może patrzeć na WoWa w tym momencie, bo jest tam, ma taką psychikę zwichniętą. No, domyślam się. Natomiast w momencie, gdy go ukatrupili, to się wszyscy już raczej porozchodzili. Nie ma już tej takiej jedności, tej takiej więzi między tymi wszystkimi artystami. Raczej sobie tam funkcjonują jakieś pojedyncze takie jakieś ekosystemy tych artystów, twórców, którzy są. Oczywiście są tacy twórcy, którzy sobie tam znają się z innymi, którzy mają tam jakieś serwery na Discordzie, którzy sobie tam rozmawiają. Natomiast ja nawet nie wiem, czy ja bym powiedział, że ja do jakiejś takiej grupy należę w tym momencie, co oczywiście miało miejsce wcześniej. Czy jest jakiś artysta? A, no mów, proszę. No. Wcześniej tam były, nawet dochodziło do takiej sytuacji, że ja brałem 7 czy 8 artystów i razem pracowaliśmy sobie nad jakimś tam większym projektem, tak? Okay. Dzisiaj nie ma szans. Nie ma po prostu opcji na coś takiego. Okej, ale to siedzieliście, gadaliście na przykład trochę o tym, co jest? Na przykład rzucaliśmy jakieś pomysły, robiliśmy je razem, dzieliliśmy się pracą i tak dalej, okay. Pisaliśmy razem scenariusze różne. Dzisiaj tego nie zrobię, nie ma szans. Okay. Ludzie są po prostu pozamykani na swoje jakieś tam właśnie tam grupy. To ciekawe, społeczności. To jest mniej więcej tak jak ze streamerami dzisiaj z WoWa. Zwłaszcza tutaj w Polsce. No. Są jakieś konkretne Discordy, no i tam się ludzie po prostu jedni gryzą drugich. Może tutaj u nas nie ma takiego podgryzania, jak to jest na tej scenie streamerskiej. Okay. Przynajmniej jak było, bo dzisiaj to może już tak nie jest, ale wcześniej pamiętam, że tak było. Mm-hmm. Tutaj u nas w tym community tak nie ma, ale to też być może dlatego, że to jednak nie jest polskie społeczeństwo, więc to Polacy mają niestety takie jakieś... Oj, to ja, wiesz, ja to widzę nawet po gildii, w której jestem, nie? Że polski gildia, a gildie zagraniczne to jest zupełnie co innego, więc domyślam się, że pewnie podobnie jest. Mamy taką dziwną jakąś cechę, że robimy sobie po prostu podgryzać się nawzajem. Znaczy pewnie to wszędzie jest gdzieś w większym, mniejszym stopniu, ale u nas jakieś pierwsze skrzypce, nie wiem czemu. Ale nie wiem dlaczego, ja tego nie widzę po prostu w innych tych takich pozapolskich społecznościach, ale może po prostu mam pecha jakiegoś albo szczęścia, to zależy kto oczywiście patrzy. Jak na to patrzy, nie? Czy jesteś w stanie na przykład wymienić kogoś, kim się na przykład inspirujesz? To jest dla ciebie naprawdę takim, kurde, animatorem? Największą inspiracją to oczywiście Rex dla mnie, myślę, że to nie jest. Tak, no ale tak dzisiaj nie, raczej to... Nie masz nikogo, kto go oglądasz? Na zasadzie, kto może tak polecić? Nie mam, powiedzieć? Nie. Naprawdę, znaczy, no nie chcę ci wiedzieć, że nie jesteś jakby... Kiedyś bym ci powiedział, że jest taki artysta, co się Liard nazywa. No, Liard Art. Nie wiem, czy kojarzysz, tak. Liard, no to jeszcze, no. Kiedyś bym powiedział, że jeszcze jego mógłbym ale on wymienić, też ale... chyba już teraz chyba tylko, że on teraz robi grę, no i w zasadzie słuch zaginął. No. Na dzisiaj to nie wiem.
ciężko by mi było. Zwłaszcza, że WoW to już raczej wymiera. To już jest taki. To już jednak jest gatunek, który przynajmniej na tej scenie po prostu odchodzi w niepamięć. Okej. Okay. Jaka jest w takim razie alternatywa dla ciebie w tym wszystkim? W zasadzie wiemy, że możesz sobie przerzucić jeszcze czegoś innego. Czy dla ciebie będzie po prostu koniec? Nie będzie, czy będziesz dalej to robimy, że to jest jakaś nisza? Czy znajdziesz sobie jakiś inny temat? Czy jakieś inne rzeczy cię interesują? Na pewno nie jest koniec. Na pewno nie jest koniec, tylko no teraz to bardziej jest kwestia tego, czy mi to będzie sprawiać już taką satysfakcję i radość, jak teraz. To jest... Raczej bym nie powiedział, że... Nie wiem, jak teraz, jak się jutro WoW zamknie, skończy, Blizzard zbankrutuje, to ja automatycznie tracę sens pracy. Nie, znaczy, ja myślę, że mimo wszystko jakiś tam fandom jakiś tak mimo wszystko WoWowy, że tak to powiem, zostanie jeszcze i to na długo pewnie. Natomiast jakby, czy widzisz dla siebie alternatywę? Każdy ma jakiś plan B, nie? Każdy, ja też każdy musi mieć plan B. Każdy musi mieć plan B, natomiast ze względów takim bezpieczeństwa ja się tym planem raczej nie dzielę. Aha, dobrze, dobrze, rozumiem. To jednak jest, bardzo często się źle kończy. Bardzo dobrze, że jakby stawiasz granicę tutaj w tej rozmowie. Ja wiesz, badam po prostu, gdzie mogę gdzieś cię podpytać, nie? Bo mówię, tak jak mówisz, że Overwatcha gdzieś tam robiłeś. Na zasadzie widziałbyś siebie w ogóle Overwatcha na przykład dalej? Czy... Wiesz co, ja w ogóle raczej, nie, na ten moment Overwatch to mnie już nie rajcuje. To jest dla mnie już tak przerypany temat, że nie, raczej są inne jakieś uniwersa, które mógłbym na przykład zasięgnąć, ale co konkretnie mam na myśli, to niestety ci nie powiem. Dobrze, dobrze. To bardzo dobrze, że ty trzymasz właśnie jakieś te swoje rzeczy. Pytanie, czy na zasadzie, bo rozumiem, że robisz te animacje, nie? To są animacje dla dorosłych i jakby bądźmy szczerzy, w pewien sposób to musi ciebie też rajcować, nie? W zasadzie ja ci mogę powiedzieć, że oglądam twoją twórczość i tak naturalnie po prostu mogę powiedzieć, że mnie to, ja mówię, no kurwa, są fajne animacje, nie? To jest jakby bardzo ładne i bardzo super, podoba mi się, nie? W zasadzie czy to jakby, czy to dla ciebie nie jest, nie wiem, bo słuchałem wielu wywiadów na temat akurat innych jakby dziedzin dla dorosłych, że to już staje się takie, kurwa, wiesz, klepanie na zasadzie, robimy dobra Elo, nie? Na tym planie filmowym i wszyscy idą Elo, nie? Dla ciebie to po prostu stało się takie maszynowe, czy rzeczywiście czasami robiąc taką animację, masz takie, kurwa, no trochę mnie to realizuje, nie? Bo ja bym się nie zdziwił, jakby tak było. To zależy od tego, nad czym konkretnie pracuję, no bo nie będę tutaj ukrywał, że większość rzeczy też raczej jest bardziej maszynowe podejście, że po prostu no idziemy, robimy to dalej, bo trzeba. Mhm. Zwłaszcza tutaj, jeżeli mówimy o tych takich rzeczach dla dorosłych, bo ja już dawno raczej straciłem jakąś taką radość i chęć, żeby to robić, jeżeli mam być szczery. Czyli raczej wolę robić raczej wolę robić właśnie takie na YouTube'a na przykład filmy. Jeżeli jak na przykład robię takie rzeczy, to jest naprawdę super sprawa. Mogę naprawdę robić non-stop. Natomiast no one niestety nie przynoszą tyle pieniędzy, ile bym chciał. One raczej bardziej zabierają te pieniądze niż przynoszą, więc no niestety jest ta taka no, reality check, niefortunna sytuacja, że niestety te maszynowe animacje dla dorosłych muszę robić, czy tego chcę, czy nie chcę. Okej. Ale mimo wszystko jeszcze jakby... Ale to też nie jest oczywiście tak, że każda jedna animacja to jest po prostu jakaś taka, no, smutny obowiązek, nie? Bo tam czasami się na przykład zdarzy tak, że sobie wstanę rano i pomyślę, kurde, ale mam fajny pomysł. No okay. I wstaję, odpalam kompa i siedzę cały dzień i pracuję, nie? No i no właśnie... na przykład może być tak, że mi to wyjdzie, może być tak, że nie wyjdzie, no ale przynajmniej miałem przy tym trochę radochy, tak? Okej, no to teraz tak was zapytam jeszcze... Tak niedługo myślę, że nie chcecie tak ciągać super mega długo za język, ale... No, to też nie w ogóle ja dzięki, że w ogóle fajnie, że się... Nie no, co ty, nie przynudzasz, kurde, czaty, moim zdaniem zajebiście się, kurde, gada, bo to są tematy, które mnie interesują. A mieliśmy tą rozmowę gdzieś tam planowaną od dawna, ale powiedz mi... No, tak, w zasadzie... parę lat temu, prawda. Tak, natomiast słuchaj, jakby no skądś musisz czerpać inspirację, no to nie jest tak, że te pozycje, kurde, albo ale pewne sposoby... To się znikąd nie bierze, nie? Wyobraźnia ma swoje pewne granice, ale rozumiem, czy jakby... Czy oglądałeś pewne rzeczy, czy coś ci inspiruje? Wiesz, o co chodzi, w zasadzie, żeby kurwa zrobić dobrą animację, która ma być jakby fajna, podniecająca, kurde? Ale to właśnie tak nie działa, to bardzo często się bierze znikąd. To nie serio, jest tak, tak że ja okay, dobra, research, dobra. Że teraz, nie wiem, odpalam sobie playlistę najbardziej wyuzdanych pornosów, no i z tego wyciągam jakieś animacje, nie? No to nie, to tak nie wygląda, ja po prostu sobie raz wstaję i na przykład sam mi wpada pomysł do głowy, jak coś zrobić, żeby to fajnie wyglądało, no i siadam i robię, to nie jest tak, że ja tego szukam gdzieś. Nie ma tutaj inspiracji, to po prostu samo z siebie przychodzi.
Bardzo, okay. bardzo często, najczęściej w zasadzie pomysły mi przychodzą, jak sobie muzyki na przykład słucham. Słucham sobie muzyki, no i tam wyobrażam sobie jakąś konkretną scenę, to bardziej raczej właśnie w tych takich normalnych filmach, nie tych dla dorosłych, natomiast... Okej. Okay. Może być oczywiście tak, że na przykład coś zobaczę gdzieś przypadkiem albo celowo. Bo ja ci no powiem, i... jaki był mój obraz. Na przykład, że w zasadzie jesteś siedzisz i sobie na przykład, okej, okay, wejdę sobie na hubka, nie? Na czerwoną tubę, mm-hmm. tam pomarańczową tak. tubę. I sobie poprzeglądam, nie? I może coś mnie gdzieś tam zainspiruje. Rozumiem, że nie ma czegoś takiego. Albo może bywało, nie, albo nie za dużo? Nie. To raczej tak nie wygląda. To jest zupełnie inna sprawa. To jest właśnie, to jest troszeczkę tak z tym myśleniem stereotypowym o tych artystach. To właśnie tak, że tak. Oni, właśnie to jest... Że oni właśnie, że każdy artysta, który tworzy tego typu treści, to jest jakiś zboczenie, z który non-stop ogląda pornosy na różnych stronach, przy okazji się tak. bardzo złowieszczo masturbując. No nie, to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. Okej, okay, dobra. I oczywiście teraz wiadomo, że nikt nie musi tego oczywiście... No, przepraszam, byłem chory troszeczkę, więc mam jeszcze kaszel. Spoko, stary. Ale oczywiście to tak nie wygląda. Może być tak, że są też tacy artyści, natomiast ja osobiście takich chyba nie znam. No ale oczywiście też nie każdy musi mi wierzyć, no bo przecież każdy artysta by tak powiedział. No tak, artyst, to co w ogóle jest za artyści? Kurde. Artysta, no co to za artysta jest? Spoczeniec jeden. Co to za artysta? Czat, czy mielibyście jakieś pytania do naszego gościa? To jakieś takie w miarę normalne, bo jesteście zwierzęta, kurwa, czasami. No, parę pytań jak byśmy... macie, to pytajcie, bo to już się może nie powtórzyć drugi raz, jak ktoś zobaczy. Do mnie, co ty, kurde, gadasz, stary? Dla mnie to bez wyświetleń, kurde, tutaj ja to... Dla mnie to nie ma znaczenia. Super rozmowa. Ile kolega ma lat, no chyba się pogrzało. Właśnie mówił o tym, że kurde, próbuje być bezpiecznie i anonimowo w miarę w internecie, pytasz, kurwa, wiek. 12. No. W którym roku ty zacząłeś to robić? To będzie, kurde, to ja ci nawet powiem. Słuchaj. To będzie no, 2014? To no, dobrze trafiłeś. Nie trafiłem, tylko ja, kurwa, jestem profesjonalistą w tych tematach. Zrobiłeś research. Dogłębny research, słuchaj, gościu, kurde. Nie byłem gotowy na tą rozmowę. W teorii zacząłem w 2013, tylko publikować już zacząłem w 2014. Mhm. Ja powiem ci, ja to skorelowałem po prostu z premierą Warlords of Draenor, wiesz? I wtedy to właśnie Rex Art i tak dalej, więc tak... No tak. Strzeliłem, ale to jakby ten okres brzmiał mi bardzo dobrze, nie? Czy pomysły z animacji przekładają się na życie prywatne? Nie, no kurwa, no już właśnie mówisz, że nie jest z wyrolem, nie? Nie, to nie ma żadnego jakby tutaj żadnej korelacji między jednym a drugim. No i elegancko, kurczę. Jak się nagrywać dźwięk do takiego filmu? Jak się nagrywa dźwięk do takiego filmu? No to zależy, jaki dźwięk, to jeżeli mówimy o aktorach, no to wiadomo, Ej, ale że... czekaj, ale teraz czekaj, na przykład... że tak to powiem, dźwięki pocierania, ciumciania, klepania, wiesz, o co chodzi. No to są stokowe zazwyczaj, no bardzo dużo. Ale jest, nie batcik, kurde, stary, batcik, klap, kurwa. Są na przykład specjalne paki z tego typu dźwiękami, paczki, tak, które można pobrać, które mają, jakby są przygotowane do tego typu produkcji, no i sobie z tego można używać bardzo często. Możesz się nawet zdziwić, ale większość takich dźwięków pochodzi z WoWa, bo to... Serio? Teraz taką ci ciekawostkę dam. Kojarzysz taki event jak Brewfest? Brewfest, tak, oczywiście. I tam jest na przykład jedno z takich zadań, gdzie trzeba jechać na takiej kozie. Tak. I tam jeden z przycisków to jest taki bicz, nie? O ja pierdolę, stary, ja to zawsze miałem bekę z tego, że to właśnie tak jest, kurde. Tam lejesz... Kolejna sprawa. No na przykład masz sukubę w grze, ona też ma takie dźwięki. To sukuba, że na przykład tym biczem strzela. To jest bardzo dużo dźwięków kryje się ona tutaj, tu nie trzeba nikt nawet szukać. Nawet biczem strzela, ona się klepie po dupsku w którymś momencie. Oni w ogóle usunęli tą animację. Biczem chyba jest cały czas. Ale to... Nie, oni usunęli tą animację, stary, że ona się klepie po tyłku, stary. Naprawdę? Wydaje mi się, że to tak, było. Nie, przecież ja to na tym inkubu się widziałem, jak zrobili. To co, usunęli teraz? Oni to chyba usunęli, czy jest dalej? Mi się wydaje, że jest, bo nie, jak dodali inkubusa, to pamiętam, że on też miał tą animację. No to dziwne by było, że sukubę usunęli, a inkubusa nie? To dziwne by było. Serio? Kurde, mi się wydawało, że oni to usunęli, bo pamiętam, o tym rozmawiałem. No dobra, no może się mylę, nie?
Ale to w każdym razie, no to dźwięki jakby właśnie pochodzą z różnych tego typu rzeczy. No ale jeżeli mówimy tutaj jeszcze, no czasami trzeba dograć jakieś dźwięki, no ale to ja się tym nie zajmuję zazwyczaj. No właśnie, czy dogrywałeś kiedyś ty własnoręcznie? Ja tylko voice acting, ale takie dźwięki posuwania i tego typu rzeczy, jakieś impakty, no to nie. To, nie to ciumkałeś nigdy na mikrofonu, mówisz. Nie ciumkałem nigdy na mikrofonu. Raczej nie. Okay. Miałem jeden tylko epizod, gdzie zrobiłem wdech dosłownie, ale to nie jest aż tak ekscytujące no jak ciumkanie. No nie, myślałem, że ciumkanie. Więc jeżeli chodzi o dźwięk, no to mniej więcej tak to wygląda. To teraz jeszcze tylko takie widzę. Czy weźmiesz Nexosa jako aktor Anduina? Stary, ja aktor jestem Anduina. Jestem kurde do usług, powiem ci. Wydaje mi się, znaczy to aktor jako Anduina w sensie, że co, że animacje, czy że głos, bo to jest bardzo takie zbyt ogólne, bo to mówimy cały czas, pamiętajcie o animacji, to nie jest jakby film nagrywany kamerą. A jeżeli chodzi o głos, to wydaje mi się, że jednak Nexus ma trochę za głęboki jak na Anduina, raczej tutaj by się nie sprawdził. Natomiast wydaje mi się, że sprawdziłby się zdecydowanie jako inne postacie, które można by było nawet stworzyć na różnego rodzaju jakiś film, nie wiem. To tutaj już można oczywiście się bardziej pobawić. Tu jest kurwa lustro, dobra. I do dwa pytania jeszcze. Najzabawniejsza sytuacja z klientem podczas robienia animacji? Ojej, to są te pytania. Ja nie lubię tych pytań, bo ja nigdy takich rzeczy nie pamiętam. Albo mi się po prostu nie przytrafiały takie sytuacje. Najzabawniejsza. Że kurwa miałeś bekę w chuj, nie? Bo ktoś przyszedł do ciebie. Wiesz co, nie, tego tak dużo nie było. Ja zleceń naprawdę mało biorę, bo ja nie lubię robić zleceń. Mnie to strasznie nudzi zazwyczaj, bo to są... Niestety to tak wygląda, że większość osób przychodzi i chce, żebym robił to samo cały czas. Nie? To są inni ludzie z tymi samymi pomysłami, więc to jest trochę monotonne. Najzabawniejsza... No. Raczej sobie nie przypominam, szczerze mówiąc, żebym się jakoś wybitnie śmiał z mojej pracy. Tutaj raczej niestety nie zadowolę cię moją odpowiedzią. Czy próbowałeś kiedyś animować w 3D, albo myślisz, żeby coś spróbować? Czy to jakby... Przecież ja to cały czas robię. No bo to jest jakby w zasadzie w innych programach, tak? Bo ten Source to jest jakby stawiasz te postaci i też się tam... No ale Source Filmmaker to też jest program do animacji. A no to widzisz, no ja się nie znam, to technikalia tutaj kurde się kłaniają. Znaczy to jest wszystko animacje 3D, więc ja to cały czas robię. No właśnie. To myślę, że to... Tam zbłaźniliście się, widzicie. Zapytanie. Dlaczego? Nie, to nie jest żadne spóźnienie się. No, ludzie mają prawo nie wiedzieć takich... Trudno się wylosowało, no. Tak jest, trudno się... Specyficznych rzeczy konkretnych. Powiedz mi, jakby twoje postacie, które robisz, to jest jakby jakieś twoje uniwersum? W zasadzie uniwersum? Myślisz, tak? No. Mamy Warcraft, to nie jest jakby moje uniwersum. No nie, ale postacie jakby z twojego... Story, to jest mój własny lore, to możemy tak powiedzieć. Natomiast tak, to są jakby moje własne autorskie historie. A teraz jak one się nazywają? Ten Undead, twój taki ikoniczny... O Jezu, to nie będę wymieniał wszystkich postaci po kolei. No, ten, ale te główne, ten, te główne. Ta główna postać się Sean nazywa. To jest ten Undead, tak? Tak, to jest ten taki ikoniczny Undead. Dalej mam jeszcze Shaurin, to jest ta taka druga, najbardziej ikoniczna postać, taka elfka z zielonymi oczami nocna. Tam dalej to już myślę, że nie ma co wymieniać, bo i tak ludzie tego nie będą wiedzieć, więc to w zasadzie nie ma sensu. Jak ktoś jest oczywiście ciekawy, no to zapraszam na YouTube, a ewentualnie na moją stronę internetową. Tam jest trochę, można znaleźć więcej informacji, bo ja tam mam... cały panel The G-Works, tak to się ma nazywa? Przepraszam bardzo. Tak, the G-Works.com. To się nazywa dokładnie. Czemu G-Works? A to jest akurat... O, to jest akurat też ciekawe pytanie. Natomiast bardziej się pojawia pytanie, częściej się pojawia o bombowy kurczak. Skąd taki infantylny nick w ogóle? Skąd to się wzięło? Co to jest? No właśnie, to te dwie rzeczy wyjaśnię jeszcze. Wiesz... Nie powiem wprost, bo to by było zbyt proste, natomiast mogę dać wskazówkę dla tych, co faktycznie są zdeterminowani, żeby to znaleźć. Nick się wywodzi, proszę państwa, z gry komputerowej wyprodukowanej przez polskie studio, dość znane polskie studio, dość starej gry. Była tam jedna taka sentencja w tej grze. I dla tych, co są bardzo mocno zdeterminowani, a przypuszczam, że raczej takich nie ma osób, no to...
można się zawsze zagłębić, no i to znaleźć. To jak ktoś to znajdzie, to okay. Naprawdę chyba darmowe zlecenie dam to, bo to jedna okay. Z takich... Okej, ale ciekawe. Licznych... O kurde, jeżeli... giveaway, no. Jeżeli ale powiedz mi, czy posługujesz się, właśnie powiedz mi, bo tym bombowym kurczakiem też się posługujesz na zasadzie zagraniczni ludzie, zagraniczni ludzie, na przykład jakby bombowy kurczak, to jakby w ogóle, wiesz... To jest, o Jezu, ile nie masz w ogóle pojęcia, takie, co to jest, język połamało, no, język sobie połamało, próbując to wymówić, w ogóle oni już mnie nazywali w tyle razy bombowy, bomboła, no. Bombowi wszystko już było po prostu i oni mają z tym problem, dlatego też wymyśliłem ten drugi człon, tak, ten G-Works, bo to okay. Jest jednak troszeczkę bardziej przystępne dla tych obcojęzycznych osób. Czyli jak oni się nazywają? Nie wiem, twoi znajomi animatorzy z zagranicy, wiesz, nie wiem, to... inni ludzie jakby... Każdy mnie inaczej nazywa. Każdy mnie inaczej nazywa. Jedni mówią G, jedni mówią Bombo, jedni mówią Bombowy na przykład normalnie. Jeszcze inni mówią The G-Works, także to jest okay. Różne są warianty. Ja się nie obrażam, jak ktoś przekręci czy coś, więc nie ma to dla mnie jakiejś tam większej wagi. Ważne, że wiedzą, z kim rozmawiają, tak, żeby jednak nie wszystko. Bardzo dobrze. Czyli było, G-Works to jakby historia była taka, że po prostu sobie wymyśliłeś, tak? To akurat nie ja nawet wymyśliłem, bo to inna osoba wymyśliła. To nikiego po prostu sobie ukradłem, że tak to powiem. Okej. Okay. Stwierdziłem, że po prostu będzie łatwiejsze do zapamiętania i ludzie będą właśnie ci z zagranicy lepiej to kojarzyć niż tam jakiś tam językołamacz polski, nie? Rozumiem. No i tyle jest cała historia, jeżeli chodzi o ten... Oczywiście... Kurde, to pewnie ruszyliśmy tylko i wyłącznie czubek góry lodowej. Bo tam pewnie się... Tak. No, wiesz, ja bym wszystkiego też nie powiedział, prawda, tutaj nie, ale kiedyś się tam spotkamy czy coś, to mogę ci tam więcej jakichś rąbków. Ja bym bardzo chętnie sobie posłuchał, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jak to od kuchni bardziej wygląda, natomiast też nie chcę tutaj przynudzać za dużo. Nie, bo... no nie przynudzasz, kurde, dla mnie jest fajnie, sobie polewelowałem trochę, porozmawialiśmy. Puszczam, że jednak mimo wszystko ludzie to dla ciebie bardziej przyszli, niż żeby nie, wysłuchiwać. Nie, no co ty pieprzysz, głupoty, randoma z internetu. Jaki random z internetu, kurde. Stary, robisz, kurde, fajną, ciekawą rzecz i to ludzie słuchają. Jakby no, jesteśmy w segment dla ciebie, żeśmy teraz zorganizowali, więc bardzo fajnie. Generalnie. No, bardzo mi miło z tego powodu, nie ukrywam. No właśnie, czy powiedz mi jeszcze tak na koniec, na zasadzie. Kurwa, jakby to powiedzieć, stary, jakbym miał powiedzieć tak bezpośrednio, to nie wstyd ci, kurwa, tak, wiesz, tak rozmawiać o tym, czy co chodzi, nie? Nie wstyd mi rozmawiać o czym konkretnie. Nie, tak, że nie wstyd ci tego wszystkiego, wiesz, bo to, kurwa, wiesz, trochę tak... To mija z czasem. Mija z czasem, czyli już w ogóle wypaliło ci się, kurwa. To jest tak jak ze zbrodnią po prostu i z jakimś kryminałem. Pierwsze przestępstwo jest bardzo trudne do zrobienia, następne przychodzi z łatwością. To mniej więcej na tej samej zasadzie jest. Na samym początku, jak ludzie zaczynają tego typu twórczość, to się czują bardzo nieswojo, jakby popełniali właśnie jakieś przestępstwo, tak, za które ktoś ich po prostu zaraz skaże. Natomiast jak się okazuje bardzo szybko, że to jest w zasadzie nic złego i że ludzie mają wywalone w to, nie ma żadnej kary i tak dalej, no to zaczyna im to tak naprawdę zwisać wszystko, no i lecą sobie dalej z robotą. No. Zajebiście. Więc pod tym względem myślę, że ten wstyd odchodzi bardzo szybko. A rodzina wie, jak zarabiasz? No wie. Mówi przecież, że no na komputerze tam klikam coś. No rodzina wie, jak zarabiasz. To jest akurat bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie w większej części staram się tam jakoś nie mówić o tym wszystkim, nie? Tam kto wie, ten wie. Natomiast są osoby w twojej rodzinie, którzy wiedzą? Na zasadzie tak wiedzą? No, oczywiście, że tak. Okay. Oczywiście, że tak. Widzisz, rodzina to jest taki element, który ma najwięcej twojego zaufania, przynajmniej w większości wypadków. Różnie to bywa. Dlatego mówię w większości przypadków. Natomiast no nikomu zazwyczaj... w moim przypadku nie ma innych osób, którym bym zaufał bardziej niż swojej własnej rodzinie. Są takie właśnie osoby w tej rodzinie, które... No wiem, że mnie nie podpierdolą pod żadnym tym, pod żadnym jakimś tam trudniejszym sytuacji. A nie mam takiej gwarancji, jeżeli chodzi o jakiś tam właśnie... Are you winning, son? Tak, świetny. No to nie, bardzo dobrze. Znaczy, w zasadzie
Ale tam jest większość rodziny, jeżeli miałbym powiedzieć, większość rodziny raczej nie wie i robię wszystko, co mogę, żeby akurat jakoś im o tym bardzo dużo nie powiedzieć, bo to a ja co mam tam takie przekonanie... Robi? A, na komputerze coś tam klika w te komputery. Mam takie przekonanie, że im mniej osób wie, tym lepiej. I to się sprawdza póki co. Nie, nie, tak, zdecydowanie, zdecydowanie, kurde. Chociaż... Ale powiem szczerze, że jest to też strasznie trudne momentami, bo na przykład jak, nie wiem, ktoś chciałby się dowiedzieć, co tak naprawdę robisz, to nie możesz się nic pochwalić, nie? A, i wychodzisz tak. Na takie bestalencie kompletne, które nic w życiu nie robi. Nic, a ty co robisz w tym swoim życiu? A, wiesz, tam coś. No. No, coś tam. Tak, se tam klikam. Klikam, coś tam. Nic nie robię. I wiesz, nie możesz się tak naprawdę jakoś pochwalić. Nie możesz sprawić, że tam osoby, które, na których ci zależy, będą jakby miały znaczy, tą możesz im sprzedać, kurwa, jakąś historię, bądźmy szczerzy, nie? W zasadzie, tak, że ale jestem, musisz, kurwa, wysokiej klasy animatorem, nie? A czy ja wiem? No, wiesz, to gdzieś robię. To, znaczy, no chyba, dobra, że znaczy, kurwa, to w tak. W mojej rodzinie by było to sprawdzane i to dogłębnie, więc jednak mimo wszystko to by nie przeszło po prostu. Ja tu muszę naprawdę momentami mocne fikoły stosować, żeby się tam uratować przed takimiś tam dochodzeniami pod moim adresem. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem. No i bardzo, bardzo dobrze, kurde. Nie może powiedzieć, że jest artystą i tworzy akty, kurwa. No nieźle, nieźle. Chcieliby zobaczyć, wtedy byłby problem. No, to więc tak. Raczej nie mogę. Znaczy wiesz, najgorsze jest to, że ty tak naprawdę nie wiesz, jakby zareagowała twoja rodzina, jakbyś im to powiedział. No wiesz, to jest jedno z takich przemyśleń, które... Jezus Maria, Rafał! Nawiedzę głowę. Nie masz pojęcia, czy by właśnie się zawiedli bardzo mocno, czy by się złapali za głowę i by cię wydziedziczyli momentalnie gumką w testamencie, czy z kolei by powiedzieli, nie no spoko, w sumie fajnie, że się odnalazłeś w tym, co robisz, rób to dalej, jak ci to sprawia przyjemność. Nie masz pojęcia, jaka będzie reakcja, nie? No ja tam, wiesz, gdzieś tam, kurde, kiedyś miałem do czynienia właśnie z takim rodzinnym, że się rodzina dowiedziała, że ktoś tam, że tak to powiem, jest dostępny do wykupienia na wyjazdy na przykład, wiesz, jak to się mówi, takie... I chłopak, chłop do towarzystwa... Eskorta tak zwana. Tak? Eskorta, tak, możesz się wynająć takiego, tego, taką osobę. Zresztą nie wiem, czy Zigolak nie mówi. Więc ja akurat nie miałem styczności z tego typu sytuacjami, natomiast jak ktoś się dowiaduje, najgorzej jak ktoś się dowiaduje z trzeciej jakby ręki o takich zaszłościach, to wydaje mi się, że to już w ogóle jest wtedy przesrane dla wszystkich. Wow. No ale... Moi drodzy, jakby, bo tutaj też pojawił się czasem tego, Bombowy Kurczak, animator, Polak, rodak, animator, który robi treści bardzo fajniutkie, leciutkie do konsumpcji na YouTubie oraz takie, które są gdzieś tam za kurtyną. Dlatego właśnie tutaj prowadzimy tą ciekawą rozmowę. Spotkać Bombowego możecie raz, że na YouTubie, dwa, że na jego stronie Bombowy Kurczak albo The G-Works, moi drodzy. The G-Works to jest... Strona to jest gworks.com. Tam jest jeszcze myślnik między G a Works. Tak jest. Ale to dla tych naprawdę bardzo zainteresowanych. No tylko dla bardzo zainteresowanych. Nie polecamy ogólnie, nie? Jakby nie polecamy. Absolutnie nie polecamy. Wiesz o co chodzi, bo nie można tego polecamy. Aha, polecamy. Nie można. Nie, absolutnie nie polecamy tam wchodzić. Ale to ugrzeczniona jest ta strona, to tam nie ma. Serio? Czy jak ja mam tam wraz na streamie, to nie? Ja mam tam dwie wersje przygotowane specjalnie. G myślnik Works, tak? Tak. I tam w tej takiej podstawowej wersji ona jest przygotowana właśnie dla wszystkich, tak, żeby tam nie było problemu, ale jest jeszcze ta taka specjalna wersja, gdzie są zawarte wszystkie treści. Dla takich wtajemniczonych. Tak, czy jak ja będę na przykład przeglądał tą stronę, na przykład teraz wejdę, to nie dostanę bana, tak? Nie powinieneś. Tak ci powiem, może mi coś umknęło, więc wiesz, no nie chcę ci tutaj, nie dam ci gwarancji, że wszystko jest w porządku, tak? Bo no, to też nie ukrywam, że ja robiłem tą stronę, a ja jestem tak trochę dupowaty, jeżeli chodzi o design. Ja tak szybko tylko przelecę. Może mi coś umknąć. Faktycznie. Więc jak coś tam znajdziesz, nie, no sprawdzę to się nieźle. Sprawdzam, kurde, sprawdzam. Tak, tylko szybko przelecę. Kurwa, ale śmieszne są w chuj. Dobra, moi drodzy, pokażę wam jeszcze tą stronę. Ja może na początku powinien, kurwa, tą stronę pokazać, bo widzę, że jest bezpieczna. To tam
A to jest bardziej takie archiwum moje, żebym to miał w jakimś miejscu, jak mi tam hosting wygasa na jakichś tam innych stronach, czy Twitterach, czy tam. Moi drodzy, pokazuję i objaśniam. Proszę bardzo, pokazuję. Tylko ja bym się nie chciał wypierdolić tutaj, więc się wyloguję na wszelki wypadek. Bo tutaj można byłoby fajnie pokazać, ale teraz pokażemy tutaj. Ja bym na samym początku pojęto pokazać w zasadzie. To byśmy wiedzieli, kurde, niektórzy by wiedzieli, o czym rozmawiamy. Moi drodzy, to jest strona bombowego kurczaka. I zobaczcie, jak zajebiste jakościowo są te modele. Na zasadzie one, wiesz co, twoje animacje i twoje jakby postaci są bardzo takie, jakby kurwa to powiedzieć, one są takie pełne, takie nie są takie płaskie, są takie żywe, to mi się bardzo podoba. Takie właśnie... Ja się staram, żeby właśnie to wyglądało, bo bardzo dużo artystów ma taką brzydką cechę moim zdaniem, że łączą dwa różne style. Realistyczny i stylizowany tak zwany ze sobą, bo jeżeli chodzi o WoWa, ja tego nie robię, bo wiem, że to jest po prostu źle to wygląda. No i staram się mimo wszystko ten styl swój dopasować jak najbardziej się da do tych, do właśnie takich, tej stylistyki z World of Warcraft, jaką mamy w grze, jaką mamy w tych cinematikach. Pary, no to wygląda naprawdę giga dobrze, nie? Jak tak, kurde, sobie tak patrzę, że to są takie, te oświetlenie myślę, że dużo robi robotę, nie? I ty... Dużo jest chyba customowych elementów w tych modelach, nie? W zasadzie, że to nie są stopowe modele. To się wszystko na tym bazuje tak naprawdę. W ogóle jak sobie popatrzysz na przykład na ubiór poszczególny, to nie są już jednak te płaskie te tekstury, na płaskich geosetach. A ten akurat był całkowicie zrobiony cały, bo to było zlecenie, ten obrazek. Dostałem concept art i tam zrobiłem... Znaczy nie, to nie było zlecenie, to była nagroda akurat. Powiem tak, jakby rozumiem, że tych modeli, które tutaj mamy do czynienia, to są modele, które już do WoWa nie zaimportujemy z powrotem, tak? Dlaczego? Dałoby radę, spokojnie. To są modele gorszej jakości niż te, które posiadamy w cinematikach. Tam oni teraz zaczęli w WoWie dodawać te takie upiększone wersje, te takie bardziej high poly tak zwane. I te modele są bliżej tego standardu normalnego z gry, co posiadamy. Natomiast są dalej od tych właśnie modeli cinematikowych. Więc jakbyś się uparł, to byś to dał radę zaimportować. Ale to nie są chyba raczej na tyle zoptymalizowane pewnie, co? Takie pewnie... Wiesz co, no to nie są gotowe do gry, bo ja nie wiem, jak się takie rzeczy do gry wrzuca, bo ja nigdy tego nie robiłem, ale przypuszczam, że jakbym sobie przysiadł przy tym, to bym dał radę to wrzucić. Bo one są robione pod cały rig z gry, wszystkie animacje na nich działają. Teoretycznie pewnie by się dało, tylko trzeba by było. No tutaj to jest akurat jeden z tych elementów, które na tej stronie mają, są zepsute trochę, więc... To są filmy akurat, ja przypuszczam, że tyle czasu też nie masz. Świetne jest z tym otwieraniem drzwi, jak ona ma taki wkurw taki na twarzy, takie... Czego? Właśnie ja bardzo się staram, jak robię animacje. Bardzo się staram przykuwać dużo uwagi do tych ekspresji, wyrazów twarzy i tak dalej, bo uważam, że to jest najważniejsze tak naprawdę w tych postaciach. Ale jest dużo elementów takich, jak to się mówi, lewd, nie? Lewd, takie lewd trochę. No ja jestem jednak mimo wszystko artystą też z tej drugiej strony, tak? Więc to nie ma się co dziwić, że te modele będą posiadały takie elementy. No to nie jest tak, że ja zacząłem najpierw robić filmy takie tak jak teraz, a potem się skończyło dalej, tylko to jednak w drugą stronę było, więc no nie ma się co dziwić, że te modele będą wyglądać trochę, no powiedzmy, przeseksualizowanie, tak? Tutaj to zresztą to mi jest do dzisiaj wypominane i trochę nie ukrywam, że trochę mnie to drażni. Okay. Ale to jest no coś, z czym się po prostu muszę pogodzić, no bo to jest, no... Ano. Gdzie znaleźć te lepsze wersje? A, tego to ci nie powiemy. To są te lepsze wersje, słuchaj. Później są tylko gorsze. Stajesz się gorszym człowiekiem, powiem ci, jak wchodzisz dalej, kurwa. O, to jest mnie też fajne pytanie. Czy bombowy nie odczuł troszkę po portfelu, po boomie na AI? Chciałem zapytać ciebie właśnie o to, no. Nie odczułem żadnego, że tak to powiem, upadku po AI. Głównie z tego względu, że mnie to AI raczej nie dotyczy jakoś specjalnie, w sensie ten cały problem z tym AI. Mówimy problem z perspektywy artysty, no bo to bardziej o to chodzi. Natomiast w społeczności, to jest dość kontrowersyjny temat, i w społeczności takiej właśnie związanej z tymi artystami, jednak myślę, że przeważająca opinia to jest taka, że to AI to jest jednak zła rzecz.
No, znaczy domyślam się, nie? They took her job, stary. Więc raczej ja akurat nie odczułem z tego żadnych jakby takich nieprzyjemnych rzeczy. Ulubiona twoja rasa w WoWie. Ulubiona rasa, to zależy pod jakim względem. Ulubiona rasa, stary, wybierasz jedną. Ale to jest bardzo ogólne pytanie, bo ulubioną rasę, stary. O czym mówimy? O wyglądzie, o historii? No, o... twoja ulubiona rasa, kurde, stary, tak... Ale to się nie da tak stwierdzić. Wizualnie, oczętami, stary. I teraz możemy rozmawiać. Wizualnie, no to teraz też zależy z kolei, czy tu mówimy o wariancie męskim czy żeńskim, tak? No to... Ja przepraszam, body 2 czy body 1? Mówimy o body 2. Body 2, teraz który to jest body 2? Bo teraz to jest no, stary, też pytanie. Nie wiesz, który body 2, no Blizzard body 2 to chyba męski, chyba nie. Nie, no body 2 to jest damski. Tak? No jesteś pewien? Tak, dobra, jestem pewien. No Blizzard damski, przecież jest takim szowinistą, że dali ją na drugi, tak? Wydaje mi się, że jednak bym powiedział nocne elfy. Nocne elfy. Jeżeli chodzi o ten wariant, tak. To jest to bardzo zgodny. Jak zgodny? Przecież ty to z tego co wiem, to ty stary wyjadacz tranejek. Tranejki też są gites, stary. A dla ciebie nie? Wiesz co, ja nie mam nic, nie powiedziałbym nie. Nie jestem, nie mam nic przeciwko, natomiast wydaje mi się jednak, no jednak nocne elfy to jest jednak to chyba. Nocne elfki też. Chyba wyżej są. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj z Nightbornami się pokłócić trochę, ale... Nightborny? Okej. Zajebiście. To u ciebie to chyba dronejki, prawda? Dronejki to jest stary turbo OP, nie? W sensie... Ja widzę, że ci się ryjek cieszy od razu, to na pewno. No jakby ja nawet nie będę ukrywał, ostatnio z Maciejczakiem mieliśmy rozmowę, kurde, na ten temat. To jest kurde. O! To szkoda, że nie miałem okazji wysłuchać, bo to pewnie ciekawe musiało być. Myśmy mieli rozmowę, kurde, tam zeszło na taurenki. Wulpera. Tutaj, jeżeli chodzi o wulpery, to ja mam dość kontrowersyjne zdanie na ten temat, bo uważam, że to nie powinno w ogóle istnieć w ogóle. To tak samo, jeżeli mówimy o draktyrach. Draktyry to ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego to powstało. To jest takie... Dzisiaj w ogóle robiłem questa w tym nowym patchu, co się okazało, że on był questem z poprzedniego patcha i właśnie z tymi draktyrami, jak ja to zobaczyłem, się tak poczułem dziwnie, tak jakbym grał w zupełnie inną grę, że to nie pasuje kompletnie. To jest takie... To nie jest ten Warcraft jednak, kurczę. Dlatego zawsze liczę, że to tam gdzieś zniknie, nie? Jak będzie nowy dodatek, tylko później sobie pomyślę, ja tak miałem z pandami, że a co z tego, że będzie kolejny, jak będę zabijał, kurwa, jakieś tam deathlinga z pandą. Nie? Nadzieja matką głupich, ja to tak zawsze mówię, bo to ja to, że będzie lepiej, to ja już słyszę naprawdę od kilku dodatków, ale wydaje mi się, że to już jest statek zatonął, wiesz? Statek już stary dawno. Chociaż z tym, jak Krzysiu wrócił, to w sumie nie wiem. To trochę było. Ja zauważyłem w ogóle teraz na tym BlizzConie, jak oglądałem tego BlizzCona, to zauważyłem, że troszkę się zmieniła jakby narracja, bo zazwyczaj jednak jak były te BlizzCony wcześniejsze, nie mówię o tych takich online, to tam jednak była taka bardzo narracja prowadzona w stronę takich progresywnych treści i tak dalej. W tym BlizzConie wyjątkowo mało tego było. No, i tak się zastanawiam się, z czego to wynika. Ale to taka ciekawostka. Mimo wszystko było takie diversity. Oczywiście, że były tam parę jakichś elementów, ale jak sobie porównasz do tego, co było wcześniej, że tam jakieś konkretne w ogóle filmy były wyświetlane, specjalne, promujące jakieś tam rzeczy, wszyscy chodzili w tych koszulkach różnych takich kolorowych i tak dalej, żeby to było widać, że to jest ta narracja, którą oni się trzymają. W tym roku było trochę bardziej subtelnie pod tym względem. I to, nie wiem, czy to przypadek, czy to zamierzone było, ale... Takie ciekawe spostrzeżenie. Kurwa, tapety. No to są tapety. No ja mam parę tapet animowanych. Jedną to akurat zlecenie było. I nie jestem w ogóle zadowolony z tego, jak wyszło. Ale tak, zrobiłem parę tapet. No, zresztą tapeta niezła, bardzo... A, ta to jest bardzo lubiana nawet. Bardzo dobrze, taka dogłębna, twarzowa, ja to mówię. Zdecydowanie. Znaczy, no widać, że przypracowanie tutaj jest dosyć nieźle, powiem szczerze. A taki ork, zobaczcie tutaj taki. No i przywodzi, kurde, stary, no.
To też była taka, to też zlecenie, które nie siadło mi za bardzo. Ale mi to przypomina z Warcrafta 3, tutaj powinno być menu wybierania misji po lewej stronie. Nie, to akurat było dla streamera jakiegoś z Czech chyba, czy skądś, który chciał sobie zrobić po prostu panel. Ja też chcę w takim razie. Ile muszę ci zapłacić, żebyś mi zrobił kurwa z moją postacią takie coś? Krasnoluda. Dogadamy się. Dogadamy. Ale ja mówię totalnie kurwa serio na streamka taką kurwa animację. Słuchaj, ja zapłacę. No nie będę mówił. Jak jesteś zainteresowany, no to musisz tam do mnie kiedyś napisać prywatnie i to będziemy ustalać kwoty i tak dalej. Okej. Obiecuję, że nie powiem na streamie, ile później mi to wyszło, no to a później tam będzie, zapłaciłem kurwa 3000 bombowemu. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że ja tam, nie wiem, chcę ukrywać ceny i tak dalej, bo to wszystko jest dostępne na stronie tej Starczy informacji. Starczy przecież napisać do ciebie, kurde, że ktoś coś chce i po prostu znajdzie. No. Lepiej po prostu to zrobić w takiej, wiesz, prywatnej atmosferze, żeby nie było jakichś nieporozumień i tak dalej, bo potem... Jasne. Mogą się stworzyć jakieś komplikacje. Ale ja już widzę taką kurwa takie coś, stary, na start streama taki kurwa Nexur, taki krasnolud by stał, w tle kurde byłyby jakieś takie stary, takie góra kurwa jakaś, jakieś zielone drzewka Grizzly Hills, o stary. Wiesz, ale... ja to od, nawet jakbyś bardzo chciał, to bym mógł nawet stary model ciebie zrobić, nie? Taki stylu WoWa. To kurwa stary, to był next level, nie? Pamiętam kiedyś zrobiłem model tego Libertuma chyba. Tak, Libertuma kiedyś zrobiłem dla takiej. Chciałem sobie poćwiczyć po prostu chciałem i zrobiłem jego model. Może bym gdzieś znalazł tylko. A on to widział? Tak, pokazywałem mu. Myślałem, że nie widział, kurwa, stary, masz gdzieś folderze. Nie, no to jest fajne. Ja jestem dziwny, ale nie aż tak, naprawdę. To psychofan jesteś, lubisz go, co? Nie, no lubię gościa, nie będę tego ukrywał, ale natomiast psychofan to chyba za zbyt mocne określenie. No. Natomiast, no to nie wiem, czy to znajdę teraz, bo to musiałbym naprawdę mocno, głęboko szukać po folderach. Dobra, to tam nie penetruj. Innym razem chyba, wiesz, innym razem. Ewentualnie ci tam mogę podesłać kiedyś, jak ciekawe, będziesz zainteresowany. Bardzo ciekawe. Ile czasu spędzą na taką tapetą? No to zależy. To jest... Wszystko zależy od tego, jak bardzo jest skomplikowane. No. Niektóre tapety wyglądają tak, że stawiam po prostu właśnie postać na przód, tak? Robię kompozycję taką i daję green screen z tyłu, no i na green screenie odpalam sobie film jakiś. Jest tu kilka takich tapet. Natomiast są też takie tapety, gdzie to tło jest już zrobione normalnie w 3D i tak dalej, że to już nie jest ten chroma key. No to tutaj. Tylko naprawdę. Tak, to jest przykład tej tapety właśnie bez green screena i tak dalej. No i to już zajmuje trochę dłużej. To jednak, będzie nie? To na przykład tu jest green screen. Tapety też mają specyficzną taką kompozycję, bo to trzeba ustawić w taki sposób, żeby to nie męczyło oka, bo tapetę się ma cały czas praktycznie przed oczami w większości wypadków. Trzeba też zrobić miejsce, żeby można było gdzieś sobie ikony powstawiać, tak, żeby nie była zajebana cała ta tapeta, tylko żeby było tam jakieś taką, żeby to było po prostu przyjemne do patrzenia. Więc no, ja myślę, że jakby się... W zależności od skomplikowania, powiedzmy, że taką tapetę z green screenem spokojnie w jeden dzień by się dało zrobić. To jeszcze oczywiście zależy od tego, jaka tam postać, czy to w ogóle postać ma, bo to nie musi być postać wcale, no ale jak tutaj zazwyczaj ludzie chcą jednak postać, to trzeba jeszcze ten model zrobić i to już zależy od tego, co na tej postaci się znajduje, to wszystko to wpływa na ten czas. No właśnie. A czym ty kompozytujesz? Blender, Arty, After Effects. Ugh. No dobra, to jest tak. 3DS Max do modeli jest. W 3DS Maxie robię modele, rig, animacje, w sensie animacje importuję z gry, natomiast animacje jakby do takich renderów to już robię w Source Filmmakerze. To jest taki bardzo kiepski program, strasznie archaiczny, zepsuty, który stracił bardzo dawno, dawno temu wsparcie, którego nikomu nie polecam osobiście. Okay. After Effects wchodzi z kolei po renderowaniu w Source Filmmakerze, tam już dodaję jakieś różne... Na przykład poprawiam kontrast, dodaję jakieś tam efekty świetlne do tego, robię jakiś blur dodatkowy. Takie efekty, które się nakłada na film, już taki klip z filmem, nie? No natomiast takie najwięcej jednak mimo wszystko to jest 3DS Max i Source Filmmaker, bo tam powstaje ten cały model, ta cała baza, na której się pracuje. Filmmaker z kolei to jest ten cały jakby to takie narzędzie główne, z którego wychodzi już ten gotowy produkt.
Znaczy gotowy, taki w pół gotowy. Jaka czy masz manufaktura, stary. Masz zamiar poszerzyć swój katalog o inne uniwersa gry. No. Do momentu, w którym WoW mnie zadowala, a raczej nie, może tam od czasu do czasu się coś pojawić takiego poza tym uniwersum. Na przykład jest taka gra Dungeons 3. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Dungeons. To jest taka gra parodia trochę. No to tam na przykład mi się też zdarzało jedną animację czy dwie zrobić, nie? Natomiast tak poza tym uniwersum, tak żeby to było jakbyś taki też główny temat, to raczej nie. Bardzo też nad Baldur's Gate'em się zastanawiałem, nawet już zrobiłem pewne poczynania na temat modeli. Stary Baldur to chyba dobry temat, taki Siadlir może być. No, na pewno by był klikalny w tym momencie, natomiast Baldur jest bardzo skomplikowany do tworzenia, bo wyciąganie modeli z tej gry jest nie lada wyzwaniem. Też mamy trochę jakby bardziej realizm, nie? Niż jakby artystyczny. Tak, to już swoją drogą. To jest jednak mimo wszystko nie stylizowana grafika, tylko realistyczna. A obie te jakby style, oba te style różnią się, jakby mają swoje prawa własne. Tak. Jakby trzeba ich przestrzegać. No jednak ten styl realistyczny wymaga trochę więcej takiego przykucia uwagi do szczegółów, do tych takich najmniejszych elementów i to musi żywo wyglądać. Tak. Stylizowany możemy sobie tak pozwolić na trochę więcej fantazji. Tak, realistycznie no tutaj on jest taki bardziej plastyczny, bym powiedział, ten materiał, nie? Takie bardziej animacje są takie, ale zahaczające takie animacje, te takie bardziej giętkie to wszystko jest, nie? A tutaj mamy... Tam można się naprawdę bardziej bawić. I ja ten stylizowany bardziej do mnie przemawia ogólnie, dlatego się zastanawiałem nad Baldurem. Natomiast już mi trochę przechodzi. Był taki moment, że po prostu całymi dniami siedziałem i kopałem, bo ta gra na mnie wpłynęła, natomiast już mi przeszło chyba. Czy teksturuję samemu postaci, czy używam już gotowych modeli? Z teksturami jest problem. Ja potrafię malować tekstur. Próbowałem wielokrotnie. Tam zrobiłem kiedyś model taki kompletnie od zera, z teksturami, ze wszystkim, natomiast to nie wyglądało jakoś wybitnie dobrze, więc raczej z teksturami... Pracujesz na tym, co jest, tak? Na zasadzie. Zazwyczaj tak. No to mi wystarcza, więc to też nie ma co na siłę rzeczy robić. Nie? Natomiast jakbym potrafił... Co ja bym mógł zrobić? Powiem tak. Niestety. Nie można mieć wszystkiego. Bo mamy już półtorej godziny tego materiału. Ja sobie to wrzucę na Nexus Live. To będzie bardziej taka ciekawostka. Więc bardzo dziękuję ci za rozmowę, panie Bombowy. Naprawdę było super. Bardzo dziękuję. Również było mi niezmiernie miło. Zapraszamy do twórczości, które tutaj naszego chluby narodowego, jak to ja powtarzam, jest nasz klejnot w koronie naszego polskiego WoWa, jak ja to powtarzam, i to bez kapy. Więc tyle mogę zrobić. Kończę tutaj nagranie na Nexus Live, żeby nie było za długie. Myślę, że taki forma podcastu, myślę, że to bardzo ciekawe, więc może się uda, kurde, bo mówię go kiedyś namówić. No, mam nadzieję, że nie przynudziłem za bardzo. O, stary, ale ty jesteś, powiem ci, taki... super było, stary, naprawdę bardzo super. Chat, powiedzcie mu, bo on widzę, że musi to usłyszeć od was. Pozdrawiamy Nexus Live w takim razie. Trzymajcie